Dobry wieczór Państwu. Kanał sportowy. Dla nas nie ma tematów tabu. My nie czekamy kilka dni, żeby poruszyć temat, który akurat jest gorący. Kiedyś Bill Shankly mówił, jestem rozczarowany takim zdaniem, że piłka nożna jest sprawą życia i śmierci. To coś znacznie poważniejszego, ale to gdzieś jest taka fraza, która myślę, że się świetnie sprzedaje w języku komentatorów. To dobrze brzmi publicystycznie, natomiast rzeczywiście dzisiaj no, żyjemy w czasie, jakiego jeszcze nie poznaliśmy. Jesteśmy w świecie, którego nie znaliśmy, natomiast musimy w tym świecie koronawirusa absolutnie nauczyć się funkcjonować i za chwilę wyjść z tego jak dobry bramkarz absolutnie obronną ręką. Ten wieczór chcę, żebyśmy poświęcili nie napastowaniu kogoś, nie krytykowaniu jednej ze stron, tylko żeby to było takie głębsze zastanowienie, co dzieje się tu i teraz w Polsce, a także w Europie. Łukasz Wachowski, dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dobry wieczór. Wieczór. Wojciech Piela, Weszło.com. Dobry wieczór. Od razu Państwa tutaj poinformuję, że liczyliśmy na obecność szefa Ekstraklasy Marcina Niemuckiego, natomiast cały czas gorąca linia spotkania robocze. Być może nam się uda dodzwonić do Marcina Stefańskiego i porozmawiać przez kilka chwil na temat tego, nad czym właśnie pracuje Ekstraklasa. Podobno tam jest no, cały czas jakaś grupa robocza, konferencja, jak to się mówi modnie. Kole. Natomiast zacznę od tego, co wydarzyło się dziś, godzina 12, nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Decyzja mówi, Ekstraklasa na razie gra dalej, pierwsza liga gra dalej, druga liga gra dalej, wszystkie spotkania bez udziału publiczności nie grają. Nie grają te ligi ze szczebla niecentralnego. Tak, taka decyzja w dniu dzisiejszym, uzupełniając, było to spotkanie, na którym oprócz Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej byli obecni również prezesi wojewódzkich związków piłki nożnej, nie będący członkami zarządu, byli przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółki Ekstraklasa, w osobach prezesów klubów, prezes Pogoni Szczecin, prezes Legii Warszawa, prezes Lechii Gdańsk, prezes Piasta Gliwice jako przewodniczący Rady Nadzorczej, był prezes Marcin Niemucki, prezes spółki Ekstraklasa, byli przewodniczący organów reprezentujących kluby pierwszej i drugiej ligi, czyli prezes Marcin Janicki, pierwsza liga, prezes Paweł Guminiak, druga liga. Na tym spotkaniu podjęte zostały decyzje w oparciu o to, co usłyszeliśmy od tych środowisk, z którymi spotkaliśmy się. No, można nazwać to spotkanie pewnego rodzaju konwentem seniorów, nie wiem, zgromadzeniem narodowym, obecne wszystkie siły. Zapytam wprost, czy Ekstraklasa S.A. dostała jakby zielone światło od wszystkich swoich akcjonariuszy, żeby w dalszym ciągu grać bez udziału publiczności? Czy pierwsza liga dostała od klubów, które grają w pierwszej lidze, od wszystkich klubów zielone światło, żeby dalej grać? I czy władze drugiej ligi też przedstawiły wam takie stanowisko, że absolutnie wszystkie kluby chcą kontynuować granie w następnych tygodniach? Wszystkie środowiska miały absolutnie wolne pole do tego, żeby wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat. Te środowiska, które reprezentowały, mogły wyrazić swoje zdanie. Żaden z klubów, żaden z przedstawicieli nie wyraził takiego stanowiska, że to nie zostało skonsultowane, że nie zostało uzgodnione, wręcz odwrotnie. Wszyscy byli za tym, żeby te rozgrywki kontynuować w tej formie, czyli bez udziału publiczności, bo to wynika z decyzji organów państwowych. W tych rozgrywkach, co do których my jako Polski Związek Piłki Nożnej wraz i wespół ze związkami wojewódzkimi mamy jakieś władztwo, tam była decyzja oczywiście, że nie gramy, że sytuacja jest jednak na tyle poważna, że należałoby chyba jednak dać sobie na tę chwilę spokój. Czy decyzje dotyczące tych trzech najwyższych poziomów to były decyzje kolegialne, czy w zasadzie wy przystępowaliście no, decyzje tych, którzy w głównej mierze decydują o kształcie tych rozgrywek? Nie, no absolutnie. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki pierwszej i drugiej ligi, Ekstraklasa prowadzi rozgrywki Ekstraklasy. My oczekujemy jasnego stanowiska ze strony klubów uczestniczących w rozgrywkach za pośrednictwem tych organów, które te kluby reprezentują. W sytuacji Ekstraklasy, Zarządu Ekstraklasy, Rady Nadzorczej, w pierwszej lidze Stowarzyszenia Pierwsza Liga, w drugiej lidze Stowarzyszenia Druga Liga. Skoro ci przedstawiciele obecni na spotkaniu nie wyrazili żadnej wątpliwości, wręcz odwrotnie, przedstawili stanowiska, że rozgrywki należy kontynuować w tym formacie, czyli bez udziału publiczności, z ograniczeniem tak naprawdę do absolutnego minimum publiczności na stadionie, no nie pozostawało nic innego, jak podjąć taką decyzję. Oczywiście. Czy wy nie mieliście z tyłu głowy, żeby od razu zaprotestować i nie wiem, postawić weto, że to jednak jest nierozsądne, że może trzeba dmuchać na zimne, chociaż wiemy, że dzisiaj to zimne to jest naprawdę gorące.
Początkowa idea nawet była taka, żeby rozgrywki trzeciej ligi również grały normalnym torem. W trakcie dyskusji ta trzecia liga została jednak z tych rozgrywek, które idą dalszym torem, wyłączona. Nie byłoby to najmniejszego problemu, jeżeli kluby przedstawiłyby takie stanowisko. Ty się, Wojtek, zgadzasz z tym stanowiskiem? Ja powiem tak, no, to co obserwujemy już po tym wydaniu decyzji, no to jest troszeczkę sprzeczne z tym, co tutaj mówi dyrektor Wachowski, ale to pewnie jest na takiej zasadzie, że trochę działa ta ogólna panika i kluby po prostu zmieniają swój pogląd. Tutaj widzimy, że z godziny na godzinę kolejne rozgrywki się zawieszają czy odwołują. No, mamy przykłady nawet w Polsce, tak? Ligi koszykówki, ligi siatkówki. I to też wpływa gdzieś na pewne myślenie. Mi się wydaje, że no, jak patrzymy, no, czy to na przykład Legionowi, która tutaj jasno stoi na stanowisku, że nie wybierze się na najbliższy mecz do Polkowic, nawet pod groźbą kary Walkowera, no ale nie wyobrażam sobie, że w tej sytuacji Walkower dla Legionowi się pojawi. Podobne wątpliwości wyraża drużyna GKS-u Katowice, że no tutaj PZPN jakoś nie zareaguje, no bo nawet biorąc pod uwagę tę dzisiejszą decyzję, no to wiemy, że tabela miałaby w przypadku ewentualnego wstrzymania, zawieszenia rozgrywek być brana pod uwagę z ostatniej pełnej kolejki. No jak choćby weźmiemy pod uwagę tę drugą ligę, no to nawet jeżeli te mecze najbliższej kolejki by zostały rozegrane, no to nie wszystkie i wtedy już ta kolejka nie jest pełna, czyli de facto mecze, które ktoś zagra, ktoś wybiega, ktoś może doznać kontuzji, za ileś tam tygodni mogą zostać uznane za nieważne, bo mecz Legionowi z Polkowicami gdzieś tam będzie przełożony, będzie w zawieszeniu. No dlatego to jest taka sytuacja. Może się odbyć dwa mecze w piątek, kilka meczów w sobotę, kilka meczów w niedzielę. W poniedziałek na przykład będzie decyzja państwa, że nie ma żadnej imprezy i nagle się okaże, że wyniki meczów z piątku, soboty, niedzieli są kompletnie nieważne i tych meczów no, można było nie rozgrywać, bo poniedziałkowy mecz się nie odbywa i nie ma pełnej kolejki rozegranej. No tak, ale w tej uchwale jest też zapis mówiący o tym, że mecze rozegrane oczywiście bierzemy pod uwagę, ale też pozostałe mecze z tej kolejki zweryfikowane, tak? Jeżeli mecz się nie odbędzie na przykład z powodu takiego, że jedna z drużyn oświadcza, że nie jedzie bez decyzji odpowiedniej organu odwołującej ten mecz, no to to jest mecz kończący się Walkowerem, tak? Oczywiście ja nie przesądzam, jak się zakończy sprawa Legionowi, jak zakończy się sprawa GKS-u Katowice i tak dalej, bo jak widzimy, sprawa jest rozwojowa i pewnie druga liga, tak jak widzimy, próbuje rewidować trochę swoje stanowisko wygłoszone na spotkaniu. Ale wiecie co? To jest jakby bezsporne, jeżeli mogę. Z mojej perspektywy, jak ja to oceniam na chwilę obecną, to widzę tylko jeden problem i to jest pewnie jakaś wątpliwość. Dlaczego te głosy pojawiają się dopiero wtedy, kiedy pojawia się treść uchwały, kiedy jest przegłosowana uchwała i wiemy, jak ta tabela, w jaki sposób ona ma zostać policzona po zakończeniu rozgrywek, jakie są zasady dotyczące rozstrzygania pewnych kwestii w ramach tych rozgrywek, a nie ma tych głosów wątpliwości, że jednak to zdrowie zawodników, o którym tak słyszymy dzisiaj, było ważne wczoraj, przedwczoraj, Łukasz, i tak dalej. Ale nie było w was samych więcej, powiedziałbym, wątpliwości, no bo wiemy jak szybko empatia reaguje. Trzecia liga w dół nie rozgrywa swoich meczów, absolutnie. No dobrze, kiedy... ale to powiedz mi, czym się różni druga, trzecia liga? No przede wszystkim organem prowadzącym te rozgrywki. Znaczy, kto odpowiada za te rozgrywki? Ja rozumiem, tylko z punktu widzenia na przykład zagrożenia chorobowego, to trzecia liga, przyjeżdża 20 ludzi z sąsiedniej wsi albo sąsiedniego miasta na mecz trzeciej ligi i w zasadzie oni tak nie muszą nocować, nie są, jak gdyby, nie zetkną się, nie wiem, nawet z ludźmi, z personelem hotelowym, żeby przenocować przed meczem, nie spotkają iluś ludzi po drodze, zanim przyjadą na stadion, żeby rozegrać mecz w trzeciej lidze. Ja, oczywiście. A w drugiej, czy na każdym innym szczeblu centralnym jednak takiej sytuacji doświadczają. Pewnego rodzaju gradacja, czy to jest ekstraklasa, czy to jest okręgówka, w tym akurat obszarze nie ma znaczenia. To tak jak z zarażeniem każdą chorobą. Tak ona może trafić bogatego, biednego, w pierwszej lidze, w ekstraklasie. Nie ma to najmniejszego znaczenia. My chcieliśmy wysłuchać wszystkich środowisk. Zrobiliśmy to i na podstawie tych decyzji, które płynęły od tych środowisk, podjęliśmy naszą decyzję co do tej uchwały. Pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, bo my teraz wszyscy skupiamy się na tym, czy gramy rozgrywki, czy ich nie gramy. Jak ktoś by się dobrze wczytał w tę uchwałę, znaczy nawet nie dobrze, na pierwszy rzut oka, widać jaka jest jej idea i co przyświecało podjęciu tej uchwały. Ona miała regulować kwestie, co się ma wydarzyć z rozgrywkami w sytuacji, kiedy organy państwowe uniemożliwią swoimi decyzjami, wydadzą odpowiednie dekrety, decyzje i tak dalej, rozgrywanie meczów piłkarskich na terenie Polski. A my się teraz skupiamy
tylko tak naprawdę na wycinku, czy mecze się powinny odbywać, czy się nie powinny. Nie, no ja patrzę, ja mam takie pytanie, które gdzieś tam chcę puścić w przestrzeń publiczną. Czy uważasz, że piłkarz i podejście piłkarza do zagrożenia jest twardsze niż zawodnika z innej dyscypliny sportu? No bo jeśli my mówimy o zawieszeniu ligi hokeja na lodzie, że sezon zostaje zakończony, jeśli mówimy o tym, że Polska Liga Siatkówki, która jest pewnie jedną z trzech najmocniejszych na świecie, czyli to jest takie coś pomiędzy Premiera Divisiona, Serie A, zawieszają błyskawicznie swoje rozgrywki, nie dyskutują, zawiesza rozgrywki piłka ręczna, zawiesza rozgrywki koszykówka, no to dlaczego zawsze gdzieś piłka stara się być inna? Trzeci raz, oczywiście proszę nie traktować tego jako odbijania piłeczki i wrzucanie kamyczka do kogoś innego ogródka, ale mówię, mieliśmy spotkanie z trzema środowiskami ekstraklasy pierwszej i drugiej ligi. Usłyszeliśmy jasno z ich strony deklaracje, tak, kluby chcą grać. My jako Polski Związek Piłki Nożnej, tam gdzie mieliśmy pełne, stuprocentowe władztwo i plenipotencje, podjęliśmy decyzję, nie, te rozgrywki nie grają. Trzecia liga w dół razem z wojewódzkimi związkami. A nie myślisz, że czasami to po prostu trzeba walnąć pięścią w stół? Bo ja na przykład, słuchajcie, dzisiaj dokładnie analizowałem rynek amerykański. Co się okazuje? Błyskawiczna decyzja. Trump zamyka granice, decyduje się nie o wpuszczaniu ludzi z pewnych krajów europejskich. Natomiast co się dzieje dalej, jeśli chodzi o amerykański sport? Odwołane gale bokserskie. Do tego dochodzi błyskawiczne zawieszenie na miesiąc rozgrywek MLS-u. Tam nikt z nikim nie dyskutuje. Tam nie zostało wezwanych 20 akcjonariuszy, żeby dyskutować, czy tak, czy w Kalifornii jest inaczej niż w stanie Oregon. Tylko jest szybka decyzja władz ligi, nie gramy. Zawiesza się NHL, zawiesza się NBA po jednym przypadku. Czyli mówimy o tym, że generalnie jest gdzieś większy biznes i kręcą się w tym wszystkim zdecydowanie większe pieniądze niż w Ekstraklasie, czy pierwszej, czy drugiej lidze polskiej. A się to ryzyko jednak moim zdaniem no, zdecydowanie lepiej minimalizuje. Znaczy, no ja też tak się zastanawiam, na co czekają w takim razie kluby i też na co czeka PZPN, no bo wszyscy się chyba zgodzimy, że do odpukać niemalowane pierwszego przypadku zarażenia piłkarza w Ekstraklasie no, może obowiązywać ta decyzja, ale później tak naprawdę powstanie taki chaos i panika, że już nikomu w głowie nie będzie granie w piłkę nożną. Mi się wydaje, że tutaj też te dwa tygodnie ewentualnie tej przerwy, która mogłaby zostać wprowadzona, to byłby też taki dobry czas dla wszystkich na przykład na zastanowienie się nad tym, jak finansowo rzeczywiście rozwiązać te kwestie, no bo rozumiem, że choćby dla prezesów klubów drugoligowych, ale nie tylko, takie sprawy jak kwestia tych urlopów bezpłatnych dla piłkarzy, no, płacenia im pensji w trakcie tego okresu, kiedy sami nie mieliby przychodów, bo mecze by nie były organizowane, sponsorzy mogą być gdzieś tam niezadowoleni. To jest ważne, nie najważniejsze w sprawie życia i zdrowia, ale no przez te dwa tygodnie trochę powstrzymujemy to zagrożenie, no bo też według tych ekspertów, wszystkich, którzy się znają na chorobie, najbliższe dwa tygodnie mają być najgorsze, jeżeli chodzi o koronawirusa. I też dajemy sobie czas na przemyślenia. Panowie, spotkamy się za 2-3 tygodnie, zobaczymy, jaka jest sytuacja. Jeżeli chcemy dokończyć sezon, to go dokończymy. Jak nie, no to wypracujemy inne rozwiązanie, ale teraz mam wrażenie, że to jest jakieś takie działanie na szybko, doraźne, byle żeby wydać jakąś decyzję. Słuchajcie, chcę, żeby tutaj się pojawiło u nas dzisiaj kilka głosów. Zacznę od takiego głosu medycznego. Pewnie większość kibiców kojarzy doktora Jakuba Chyckiego jako człowieka, który przygotowywał chociażby Tomasza Adamka czy Michaela Huntera do walk bokserskich. Natomiast Kuba to przede wszystkim no, jest pasjonatem genetyki i absolutnie o takich rzeczach wie wszystko. Jest teraz z nami przy telefonie w Katowicach. Jakub Chycki, dobry wieczór. Witam was serdecznie, bardzo miło słyszeć. Kuba, powiedz, bo będą trwały cały czas spotkania ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej ligi, tak? Ja wiem, że ty potrafisz świetnie mówić w tym języku medycznym, natomiast bym cię dzisiaj bardzo prosił, żebyś ten swój język medyczny przełożył na taki język potoczny, żebyśmy absolutnie wszystko mogli zrozumieć. Czy twoim zdaniem, jeśli ktoś jest nosicielem wirusa, koronawirusa, to jest realne zagrożenie, że on podczas meczu, nawet nie podając ręki przed spotkaniem, w trakcie gry, no, zakazi się tymże wirusem? No, z tych doniesień bieżących wynika, że tak rzeczywiście może być, bo tak jak mówiliście wcześniej, mówiliście o tym okresie 14-dniowym skutecznej kwarantanny, mówiliście o tych blisko 98% zakażonych osób patogenem, gdzie rzeczywiście ta inkubacja przebiega gdzieś w ciągu tych 11-12 dni do 14 dni, ale miejmy świadomość tego, że jak donoszą badacze, chociażby Hanagi właśnie z Harvardu, że ten okres inkubacji dotyczy objawów, ale
on nie dotyczy zakaźności, więc zawodnicy mogą być nosicielami bez objawów i tak naprawdę no, rozprzestrzeniać, szczególnie w warunkach meczowych, szczególnie podczas rywalizacji sportowej. Więc to jak najbardziej jest możliwe. Czyli wirus jednym słowem może się przenosić bezobjawowo, co w wypadku no, sportowców i wysoko wytrenowanych zawodników jest również wysoko prawdopodobne. A powiedz, czy jest większe zagrożenie zakażenia się, czy zainfekowania organizmu z racji tego, że jednak, no nie wiem, człowiek uprawiający sport zawodowy, to bywa zmęczony, jakiś ma, nie wiem, ekstremalny wydatek energetyczny. Czy on jest bardziej narażony, bardziej podatny na takiego wirusa? Powiedziałem, że to pytanie padnie. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście, żeby zrozumieć tak kwestie związane z potencjałem zachorowalnością sportowców, no to powstaje jakby wiele teorii i takich właśnie paradygmatów, bardziej właśnie z immunologii ekologicznej. Mówimy wtedy o takich dwóch pojęciach. Pierwsze pojęcie to jest odporności immunologicznej, czyli takiej zdolności sportowca do niszczenia drobnoustrojów, a z drugiej strony mamy takie pojęcie tolerancji immunologicznej, czyli takiej zdolności do tłumienia obrony, czyli takiej kontroli infekcji. Jeżeli zawodnicy są dobrze odżywieni, mimo tego, że podlegają no, bardzo dużym obciążeniom treningowym, podlegają bardzo dużemu wysiłkowi fizycznemu, jeżeli są dobrze odżywieni, to mówiąc jakby krótko, nie ma takiego większego ryzyka, no, ale to ryzyko wzrasta w związku z tym, że właśnie są obciążeni fizycznie. Więc bardzo często zdarza się, że gdzieś tam to wszystko się, ta ochrona się nie bilansuje. I mimo bardzo dużego potencjału takiego jakby walki jak gdyby z tą i kontroli tej infekcji, to i tak są zarażeni, więc to ryzyko jest wysokie w wypadku sportowców. No bo wiemy, że dużo trudniej jest trzymać ten system immunologiczny takiej najwyższej dyspozycji u osoby, która takiemu obciążeniu dużemu podlega niż osoby nie trenującej. Z drugiej strony osoba trenująca ma bardzo, bardzo duże te swoje jak gdyby rezerwy wewnętrzne, jeżeli mnie rozumiecie. Ale rzeczywiście jak gdyby to ryzyko jakby zakażenia jest w wypadku sportowców wysokie. Czyli rozumiem, że bez na przykład przebadania jednego, drugiego, piątego zawodnika, to może się tak zdarzyć, że on w ogóle nie będzie czuł, że jest nosicielem tego wirusa. No nie, tak jest. No, tak jak mówimy, jakby to jest największe zagrożenie. Szczególnie te osoby młodsze, szczególnie organizmy silne, szczególne osoby, które wykazują się bardzo dużą jakby efektywnością czy dobrą kondycją systemu immunologicznego, no mogą być tymi nosicielami bezobjawowymi. Prawda? Więc oczywiście jakby w tym gronie jakby sportowców grając podczas spotkania, będąc ze sobą, no to powiedzmy, że ten potencjał przenoszenia mają wokół siebie, ale wiadomo, że po tym meczu idą do swoich rodzin, po tym meczu mają kontakt z szeregiem innych osób, więc te ryzyko wtedy dalszej jakby ekspansji tego patogenu też jest wysokie, mimo braku objawów u sportowców czy w ogóle u osób. Kuba, ostatnie pytanie już nie dotyczące piłki. Czy my jako społeczeństwo, no bo obserwujesz to wszystko z bliska, znasz świetnie środowisko medyczne, znasz realia jakby polskiej służby zdrowia. Czego my się najbardziej możemy obawiać i gdzie jest twoim zdaniem największe zagrożenie? Czy to są braki sprzętowe? No, czego się obawiamy? No, obawiamy się przede wszystkim, jakby nie chcąc wprowadzać tego jakby chaosu, obawiamy się przede wszystkim no właśnie tego, że sobie nie poradzimy z rozległością tego problemu. Tak jak widzimy, ta śmiertelność jest tam stosunkowo niska, ale ekspansja, zachorowalność jest jakby bardzo wysoka. Nasz system, mimo zapewnień polityków, no wiemy, że z pewnością jak gdyby nie jest wydolny i gdybyśmy mieli poradzić sobie z tą przewidywaną nawet bez prowadzenia środków prewencyjnych ilością osób już chorych na chorobę, na COVID-19, no to wiem, że ten system będzie niewydolny. Boimy się tego, że nie będziemy w stanie wszystkim pomóc i co jest w pełni uzasadnione, prawda?
Bardzo dziękujemy. Kuba Hycki był z nami, doktor Kuba Hycki. Dziękuję bardzo, że dzisiaj udało ci się tutaj kilka słów powiedzieć w naszym języku, a nie tylko medycznym, którego bardzo często nie rozumiemy. Dziękujemy bardzo. No, zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy błyskawicznie jakby są poddawani testom, nie wszyscy mogą się uspokoić. A dzisiaj przeczytałem taki raport koreański, że praktycznie każdy może przyjść w Korei Południowej, gdzie no też jest poważny problem, zapłacić $130, jeśli się okazuje, że masz tego wirusa, to nie płacisz nic, jeśli się okazuje, że nie masz tego wirusa, to płacisz połowę za to badanie, gdzieś tam wspomagając też jakby dalszą walkę państwa z tym problemem. No u nas tak to kolorowo nie wygląda, o liczbie respiratorów w naszym kraju, no to już nawet nie chcę mówić, bo też zdajemy sobie sprawę, że trzeba uważać na początku, no bo potem nie będziemy w stanie jakby pomóc tym wszystkim, którzy już no na tym, powiedziałbym, takim bardzo trudnym etapie, gdzie respirator jest potrzebny do normalnego funkcjonowania, nie będziemy mogli po prostu niektórym ludziom w takiej sytuacji pomóc. I tak sobie od razu to przekładam, że no pewnie takim optymalnym rozwiązaniem byłoby, że zanim ktoś jeszcze wyjdzie grać w tej kolejce, to żeby tych wszystkich ludzi przebadać. Z drugiej strony mamy taki, a nie inny system państwa. Też piłkarz nie jest nikim nadzwyczajnym, jakby w tej hierarchii społecznej. Trudno sobie wyobrazić, żeby nagle wpuszczono 500 piłkarzy ekstraklasy bez kolejki i ich przebadano, żeby mogli rozegrać mecze ligowe. No tak, ale kluby ekstraklasy, kluby pierwszej ligi, drugiej ligi mają zabezpieczenie medyczne w postaci lekarzy klubowych, którzy są wymagani przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej i pewnie to też nie stanowiłoby jakiegoś dużego problemu. Ale myślę, że mają takie narzędzie, żeby błyskawicznie przeprowadzić testy u wszystkich zawodników? My jako Polski Związek Piłki Nożnej, jeszcze kiedy były dyskusje co do kwestii rozgrywania na przykład turniejów młodzieżowych U17, U19, już wiemy, że UEFA odwołała te turnieje, mieliśmy już wdrożony plan mówiący o tym, że będziemy zawodników, którzy będą jechali na zgrupowanie kadry młodzieżowej, zanim ci zawodnicy wejdą w ten rytm kadrowy, czyli pojawią się w hotelu i tak dalej, zostaną przebadani na obecność koronawirusa i przynajmniej spróbujemy mieć pewność, że ci zawodnicy są zdrowi i nie będzie żadnych problemów, jeśli chodzi o zarażanie innych zdrowych zawodników, tak? Więc myślę, że ze strony klubów ekstraklasy pierwszej, drugiej ligi powinny być wdrożone jakieś procedury, które uchronią od rozprzestrzeniania się tego wirusa. To powinno być moim zdaniem normą. No tak, procedury zawsze można wdrożyć, natomiast no 100% pewności nigdy nie ma, no bo to też jest tego typu wirus, że no potrafi się pojawiać bezobjawowo. I tutaj no nawet czasami osoba, która jest nim zarażona, nawet nie ma tej świadomości, też nie wie, gdzie go złapała. I dlatego z jednej strony tutaj dobrze, że w przypadku tej najbliższej kolejki no jak najbardziej ten personel jest ograniczany, czyli no nie są wpuszczani choćby dziennikarze z mediów zewnętrznych, ale no wypadałoby się zastanowić, czy tutaj też już nie przychodzi moment, gdzie też nawet nie tyle to zdrowie piłkarzy, chociaż oczywiście no ich też jest ważne, ale każdy z tych ludzi ma swoje rodziny i też obawia się o przyszłość właśnie ich. Znaczy ja bym chciał, żeby z tej dyskusji jakby z mojej strony, jako reprezentującego PZPN, płynął jakby jeden wniosek. My jesteśmy absolutnie za tym, żeby wdrożyć wszelkiego rodzaju możliwe kroki do tego, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał, w szczególności wśród piłkarzy, wśród naszego środowiska, wśród reprezentantów kraju i tak dalej i absolutnie jesteśmy za tym, żeby to wszystko zrobić. Czy jest jakaś procedura przygotowana na te najbliższe kolejki? Ja mówię od wyjścia piłkarza z domu do powrotu do domu, no bo ja rozumiem, że to nie jest tylko przyjazd na stadion. No ten piłkarz musi wsiąść do autokaru w swoim mieście, przyjechać do innego miasta, trafić do hotelu, zjeść w tym hotelu posiłek, spotkać po drodze kucharza, kelnerkę, panią w recepcji, wyjść pewnie gdzieś na chwilę na spacer, tam znowu zetknąć się z ludźmi, przyjechać na stadion, przywitać się z jedną, drugą, trzecią osobą, wyjść na murawę. No, tak. Ja wiem, że to fajnie wygląda w oku kamery, że się witamy na łokcie i nie rzucamy się w ramiona, natomiast no, praktyka też pokazuje, że za chwilę to się ciągniemy za koszulkę w polu karnym, mówimy do siebie z bliskiej odległości różne rzeczy, te kropelki gdzieś tam nam wylatują, a po spotkaniu przebijają zawodnicy piątki, bo już nie są w stanie opanować emocji. A po sobotnim ewentualnym meczu, który się nie odbędzie, bo będzie odwołany przez Polski Związek Piłki Nożnej na wniosek klubu, w niedzielę zawodnik pójdzie z rodziną do kościoła, w poniedziałek pójdzie do sklepu, w poniedziałek wieczorem zje z żoną kolację w restauracji, spotka się z kucharzem i tak dalej, i tak dalej. I tutaj się mogą zdarzyć równie, ta procedura zarówno meczowa, jak i niemeczowa życia normalnego są takie same. Trzeba po prostu ograniczać kontakty, trzeba ograniczać możliwości zarażenia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli kluby powiedzą, że uważają,
po rozmowach ze swoimi zawodnikami, po analizach ekonomicznych, finansowych, różnego rodzaju, że mecze powinny być na chwilę obecną wstrzymane, to my jako Polski Związek Piłki Nożnej jesteśmy pewnie pierwsi, którzy się w głos klubu będziemy wsłuchiwać. Łukasz, to jaka jest w takim razie reakcja dzisiaj Polskiego Związku Piłki Nożnej jednak na oficjalny list, który wystosował do władz polskiej piłki kapitan Wisły Kraków Kuba Błaszczykowski, który jednak dość jednoznacznie zwrócił się z prośbą, z troską, jakby z uświadomieniem ludziom rządzącym polską piłką, że powinny te mecze być odwołane. No, dziennikarze już zaczynają pisać w mediach społecznościowych, że dzwonią do nich zawodnicy różnych klubów, którzy po prostu nie chcą grać, którzy boją się o swoje zdrowie i niechętnie przystąpią ewentualnie do meczów w najbliższy weekend. Czy oficjalnego pewnie stanowiska na ten apel, też nieoficjalny, pana Błaszczykowskiego pewnie nie ma i nie wiem, czy w ogóle takie oficjalne stanowisko polskie. No nie, jest to list otwarty, prawda? W stanie, bo to jest, znaczy ja osobiście tego nie widziałem, wiem, że gdzieś na Twitterze tak pojawił się jakiś wpis, prezes Boniek skierowany do środowiska, prezes Boniek w jakiś sposób tego tam skomentował, znaczy ja rozumiem pana Błaszczykowskiego, rozumiem wszystkich zawodników, którzy się pewnych rzeczy obawiają. Absolutnie nie będę tego kontestował, nie będę tego podważał, bo każdy dba o swoją rodzinę, o siebie, o swoje zdrowie. W jaki sposób my się ustosunkujemy do tej odezwy, nie wiem. My oczekujemy od klubów jasnego stanowiska. Jeżeli faktycznie jest tak w klubach, jak mówisz ty, mówi tutaj kolega, że zawodnicy się obawiają, to wydaje mi się, że mają bardzo prostą drogę do swoich zarządów, do swoich prezesów klubów, żeby w jakiś sposób na nich wpłynąć. Może usiąść do stołu, zadeklarować, bo to też pojawia się ze strony klubów, zadeklarować, że w momencie, kiedy nie świadczą pracy, będą jakieś inne uzgodnienia co do wysokości wynagrodzeń i tak dalej. I przyjść do Polskiego Związku Piłki Nożnej z pewnego rodzaju propozycją i rozwiązaniem. Słuchajcie, dostaję na bieżąco informację, bo nas ludzie oglądają i w tej chwili otrzymałem taką informację. Głosowanie drugiej ligi. Górnik Polkowice, Widzew Łódź, Stala Stalowa Wola, Skra Częstochowa chcą grać, reszta nie. No i teraz czekamy tylko na to, co się będzie działo w pierwszej lidze w Ekstraklasie, no bo tam być może jeszcze oficjalnie te kluby się nie wypowiadają, natomiast też gdzieś, no, czy to publicznie, czy mniej publicznie, doszły mnie słuchy, że Dominik Furman z Wisły Płocko bodaj dla Sportowych Faktów się wypowiadał, też nie za bardzo się zapatruje chętnie na to granie, jak Kuba Szykowski już to swoje zdanie wyraził i też gdzieś słyszałem, że nie wszyscy piłkarze Legii Warszawa się entuzjastycznie zapatrują na ten najbliższy wyjazd do Poznania. Natomiast no, w Ekstraklasie wiemy, że o wiele trudniej być może teraz też tym klubom po tym, jak okazuje się, że one wcześniej były na tak, a teraz miałyby zmieniać swoje zdanie, wyrazić to stanowisko, ale naprawdę jesteśmy w obliczu historii, która no, nigdy się nie wydarzyła chyba w życiu każdego z nas, niezależnie czy ktoś jest młodszy czy starszy. I tutaj wydaje mi się, że trzeba szybko reagować i nie zastanawiać się. Ale zobacz, ludzie jednak czasami nie potrafią błyskawicznie wyrażać swojego twardego zdania. No bo jeśli my mówimy, że dzisiaj o 12 jest zarząd, no to przecież wszystkie te kluby się domyślają, w jakiej sprawie jest ten zarząd. Czyli generalnie z tego, co tutaj mówi Łukasz, rano nie ma protestu klubów drugiej ligi, tylko chcą grać, a przynajmniej takie dostajecie stanowisko od władz drugiej ligi. Mamy w tej chwili godzinę 21:27, siedzimy tutaj na posiedzeniu kryzysowym sztabu kryzysowego medialnego dotyczącego polskiego futbolu w kanale sportowym i wychodzi na to, że cztery kluby deklarują chęć rozegrania meczów ligowych w najbliższy weekend w drugiej lidze, a tych kilkanaście innych klubów, no, które jeszcze kilka, rozumiem, godzin temu milczały, nagle już nie chcą grać. Czy pamiętajmy, znaczy tak, mówiąc już tak trochę kolokwialnie, nie wypadliśmy stroce spod ogona, tak? I ja wewnętrznie czuję, że duży wpływ na to, że to stanowisko pojawia się teraz nagle, ma treść uchwały mówiąca o zasadach realizacji, weryfikacji tabeli po zdarzeniach wynikających z nierozegranego sezonu. Czy dostrzegasz ten biznes sportowy i kalkulacji? Znaczy, tak, to jedna rzecz. Pamiętajmy o drugiej rzeczy. Moim zdaniem nikt z klubów, które przeczytały uchwałę dość pobieżnie i teraz mówią, aha, bardziej nam się opłaca nie zagrać, bo jesteśmy na tym i takim miejscu, nie zauważył jednej rzeczy. Ta uchwała i ten sposób liczenia tabeli wchodzi tylko pod jednym, ale najważniejszym warunkiem. W momencie, kiedy państwo polskie, rząd państwa polskiego
odpowiednie agencje państwa polskiego powiedzą, meczów piłkarskich rozgrywać nie można. Pod żadnym innym warunkiem te tabele, te zasady liczenia tabeli nie mają na chwilę obecną zastosowania. Ta uchwała mówi wprost, nierozegrane mecze z uwagi na decyzje organów państwowych, więc teraz to, że my powiedzieliśmy, że po ostatniej rozegranej pełnej kolejce, w sytuacji wtedy, kiedy rząd powie, nie wolno grać w Polsce w piłkę. Tak? Czyli w sytuacji, że gdyby na przykład PZPN jakoś zareagował na te głosy klubów drugoligowych, no to wtedy trzeba podjąć nową uchwałę z nowymi zasadami tabeli i ewentualnie zawieszeniem rozgrywek. Oczywiście ta uchwała jest kompleksowa i ona daje możliwości reakcji Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, nawet poprzez Komisję do Spraw Nagłych, żeby można było właśnie w tych nagłych scenariuszach nie do końca jakby takich, które można było przewidzieć, reagować na bieżąco, ale ja mam wewnętrzne przeczucie, oczywiście ja nikomu nie jestem w stanie tego udowodnić, ale z tego, co słyszę i z tego, co wiem i co mi mówią kluby i co mi mówią ludzie, którzy te kluby reprezentowali na dzisiejszym spotkaniu, zdanie klubów w dniu wczorajszym było odmienne od tego, które prezentowane jest po godzinie 16, bo nagle ktoś obudził się, że treść uchwały jest taka, a teraz próbuje, mówiąc, że zdrowie zawodników, zdrowie nasze, wszystkich, wspólne dobro i tak dalej jest najważniejsze. Ja się z tym w pełni zgadzam. My jako Polski Związek Piłki Nożnej w jasny sposób wyartykułowaliśmy naszą wolę. Trzecia liga w dół nie gra i zarówno prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej był absolutnie w tym zakresie zgodny, że zdrowie najważniejsze. Słuchajcie, wpadnijmy na chwilę do Niemiec. Posłuchajmy, jak to wygląda z perspektywy zawodnika Bundesligi. Jest z nami bramkarz Unionu Berlin, Rafał Gikiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zdrówko jest? Oby było ciągle, a jest. Na dzień dzisiejszy jest. Słuchaj, Rafał, dzisiaj kolejna informacja dotycząca piłkarza Hanoweru. Zdiagnozowany też koronawirus u Horna. To gdzieś no, musi wpływać jakby na wyobraźnię was wszystkich. Wiesz co, no, rozmawiamy w szatni. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, ilu z nas jest chorych, bo tych testów nie mamy przeprowadzonych. I żartowaliśmy, że jak mamy grać bez publiczności, to fajnie by było, że przed każdą kolejką takie testy były robione, choć nasi fizjoterapeuci i lekarze tutaj z kliniki w Berlinie mówią, że nie ma sensu robić tych testów, no bo wszystko jest potwierane w Berlinie, wiesz, ja odbieram dzieci, ludzie normalnie pracują, spotykasz kibiców pod stadionem i dzisiaj możesz zrobić test, a jutro wieczorem się może zarazić tym wirusem, więc jest taka lekki chaos tutaj w Berlinie. I tutaj się przysłuchiwałem waszej dyskusji. Uważam, że w Polsce dobre kroki zostały poczynione, wszystko jest pozamykane, bo tutaj w Berlinie uważam, że trochę jest to bagatelizowane. Czyli rozumiem, że tak w takim codziennym życiu nie dostrzegasz w tej chwili, ja już nawet nie mówię psychozy, ale innego tempa życia, innej koncentracji ludzi, jakiejś takiej dbałości o pewne detale. No, rozumiem, że też półki w sklepach są pełne, bo u nas to różnie w zależności od miasta i dzielnicy. Więc co, no powiem wam, że u nas jest ta klinika Charité i tutaj jakby wszyscy mówią, że z tym wirusem jakby tutaj największy specjaliści są w Berlinie, ale no mieliśmy parę posiedzeń jakby z doktorem naszym, dał nam instrukcję, oczywiście higiena, to wszystko mamy dbać o to, nie wiem, na łóżkach do masażu są prześcieradła jednorazowe i to wszystko jest dezynfekowane po każdym zawodniku. Ale no sklepy są, wiesz, nie ma paniki w sklepach, życie się toczy normalnie, kibice przed stadionem czekają na nas po każdym treningu, my musimy im powiedzieć, że nie możemy robić z nimi zdjęć i się, nie wiem, ściskać czy rozdawać autografów, ale paniki nie ma, jak przykładowo rozmawiałem z Łukaszem Skorupskim i opowiadał mi, co się dzieje we Włoszech, to tutaj życie się toczy normalnie i jakbym nie oglądał telewizji, co się dzieje w innych krajach, to bym nie pomyślał, że jest taka panika, psychoza i wszyscy ludzie się boją. To granie bez publiczności, to jest dla ciebie jakby w pełni akceptowalne z racji powagi sytuacji i ty po prostu no to do tego się przyzwyczajasz, czy uważasz, że w takich okolicznościach to należy się wstrzymać, poczekać i wrócić do gry no, w takich normalnych, że tak się wyrażę, warunkach brzegowych? Wiesz co, no moje zdanie jest takie, że piłka nożna bez kibiców nie ma sensu, choć piłka nożna to jak sam wiesz, to jest biznes, są ogromne pieniądze tutaj w Bundeslidze czy w każdej lidze na świecie i no my jesteśmy zawodnikami, musimy się podporządkować po to, co jakby jakie komendy dostajemy i w sobotę mamy grać o 18:30 z Bayernem Monachium, jest to pierwszy mecz Unionu Berlin z Bayernem Monachium na własnym stadionie i będzie stadion betonowy i będzie 11 na 11 i wiesz, i będzie słychać się powietrze
czy wiatr w powietrzu. Więc uważam, że takie granie nie ma sensu. Oglądałem wczoraj Gladbach z Kelni i po 20 minutach no nie ma człowiek ochoty oglądać tego spotkania. Ale tak jak powiedziałem, uważam, że ta kolejka w Niemczech zostanie rozegrana. W poniedziałek jest zebranie bundesligowych zespołów i drugiej Bundesligi i myślę, że zostanie to wstrzymane, bo te 2-3 tygodnie możemy poczekać, sezon może się lekko wydłużyć i będziemy wszyscy zdrowi i no nie będzie takiej sytuacji, jak była w Chinach, czy jak jest we Włoszech. Rafał, będę ten mecz z Bayernem oglądał, będę tego meczu słuchał, jakoś jestem dziwnie przekonany, że Union Berlin w konfrontacji z Bayernem będzie drużyną głośniejszą, która będzie więcej krzyczeć i mówić na boisku. To na pewno. Dzisiaj trener nas już poinstruował, że zawodnicy na ławce rezerwowych mają lekki szum robić, żeby nie było tak cicho na stadionie. Dziękujemy bardzo. Prosto z Berlina. Bramkarz Unionu, bramkarz Bundesligi, jeden z czołowych bramkarzy Bundesligi, Rafał Gikiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie, ale tak wykryty dzisiaj koronawirusu zawodnika Hanoweru, wcześniej wykryty u Ruganiego. No widzieliśmy też to przesłanie, które pokazała jego narzeczona, żeby zostać w domach, żeby nie lekceważyć pewnych tutaj zaleceń państwa. No dzisiaj się nagle okazało, że również zakażony jest Gabbiadini, napastnik Sampdorii Genua. Ja miałem okazję porozmawiać z Bartkiem Bereszyńskim po południu. Nawet próbowaliśmy tutaj umówić się na rozmowę w naszym magazynie. Teraz powiedział, słuchaj, przepraszam, bo być może nie będę w stanie rozmawiać, ponieważ już została utworzona grupa w klubie. Za chwilę będziemy otrzymywać jakby tutaj kolejne komunikaty i kolejne instrukcje, w jaki sposób się zachowywać, no ale, to, ale sytuacja jest cały czas poważna. Cristiano Ronaldo w ogóle nie wrócił z Madery do Turynu. No Wojciech Szczęsny tak samo, nie wiadomo co z nim będzie, no bo też jest przecież piłkarzem Juventusu i no przechodzi kwarantannę. No podobnych scen na pewno chcielibyśmy uniknąć w Polsce, więc tak jeszcze odnosząc się też do tego, co dyrektor Wachowski mówił, że no, aby uniknąć podobnych domysłów takich, że ktoś tak naprawdę nie ze względu na zdrowie swoich zawodników, tylko ze względu na jakieś swoje partykularne interesy i tabele teraz nagle nie chce grać, no to trzeba by było w takim razie zorganizować nowe spotkanie z tymi klubami i rzeczywiście uzyskać od nich stanowisko, że jeżeli rzeczywiście nie chcecie grać, no to zrobić dla wszystkiego, dla całego bezpieczeństwa i dla spokoju te 2 czy 3 tygodnie przerwy i wtedy wrócić do rozmowy o tym, jak będzie ten kształt ligi wyglądał, żeby każdy ochłonął, żeby każdy przemyślał i żeby wtedy się okazało, że rzeczywiście tym klubom zależy na zdrowiu czy na jakichś innych swoich interesach, no bo w tym momencie jest pewien chaos informacyjny, a no w tym wszystkim najważniejsze jest naprawdę to, żeby nie doszło do jakichś zarażeń i takie rzeczy powinny wziąć jednak górę nad gdzieś finansami, pieniędzmi, które też gdzieś tam się w tle pojawiają i do rozmowy na temat tych rzeczy trzeba wrócić, wydaje mi się, za jakiś czas, bo teraz nie za bardzo jesteśmy w stanie o tym myśleć. Słuchajcie, dzisiaj też, no nie wiem, czy wstrząsająca, czy szokująca, czy prawdziwa informacja. L'Équipe ujawnia, że we wtorek ma być podana informacja dotycząca no już ewidentnego przeniesienia Euro na 2021 rok. To miałoby służyć temu, żeby spokojnie dokończyć rozgrywki, żeby no jakby wypełnić te krajowe regulaminy. No bo prawda też jest taka, że my nie wiemy, ile to wszystko potrwa. Dzisiaj słyszymy, że koniec tej pandemii to prawdopodobnie jest czerwiec, tak przewidują chińscy naukowcy. Natomiast no, nie ma tutaj mądrego, nie ma jednoznacznej odpowiedzi i nie możemy wyrokować ani mówić, to się na pewno skończy wtedy i na pewno wtedy zaczniemy grać. Dokładnie, stąd też trudna perspektywa nasza, żeby to całe zagadnienie jakby objąć rozumem. Sami posiłkowaliśmy się przed chwilą zdaniem pana doktora z Akademii, z AWF-u, tak, z Katowic, więc w pewnych obszarach absolutnie się na tym nie znamy i pewnie się nawet nie powinniśmy na ten temat znać, więc nie będziemy wypowiadać się, czy to będzie trwało miesiąc, 2 czy 5, bo równie dobrze może się okazać. Jesteśmy za starzy, żeby się tego nauczyć. Jesteśmy za starzy, żeby się tego uczyć i może nawet nie chcielibyśmy się tego uczyć, bo to nie ma znaczenia. To mówimy pewnego rodzaju frazesami, znaczy, albo inaczej. Mówimy to, co usłyszeliśmy, albo to, co gdzieś przeczytaliśmy, nie wiem, w mediach, w jakichś opracowaniach i tak dalej. No i to jest zawsze, to nie jest wiedza specjalistyczna, dlatego wydaje mi się, że jakby wyrokować, jak długo to potrwa, nie ma co. Trzeba reagować na bieżąco, tak jak mówisz, jest, L'Équipe podało taką informację, tak, zobaczymy, czy ta informacja jest sprawdzona, czy nie, okaże się w przyszłym tygodniu. My zareagowaliśmy w ten sposób,
żeby uregulować na dzień dzisiejszy to, co się może stać 15 czerwca, 1 czerwca. Chcieliśmy uprzedzić pewnego rodzaju spekulacje, wydając tą uchwałę, czyli rząd państwa polskiego, tak jak mówi bramkarz Unionu. W Berlinie się nic nie dzieje, tak? W Berlinie wszyscy pracują, wszyscy chodzą do szkół i tak dalej, nie są zamknięte szkoły, przedszkola, sklepy. U nas sklepy są pozamykane, u nas szkoły są pozamykane, sklepy są czynne, jest pewnego rodzaju panika. My chcieliśmy już dzisiaj powiedzieć, co by się wydarzyło, kiedy państwo polskie powie, aktywności sportowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są zawieszone, żeby już dzisiaj kluby wiedziały przed tą decyzją, w jaki sposób ustalimy kształt tabeli po zakończeniu rozgrywek. Taki był cel podjęcia tej uchwały. My nie chcieliśmy wchodzić w rolę państwa i my nie jesteśmy, w pewnym zakresie jesteśmy, ale oczywiście nie do końca, żeby chronić polskich piłkarzy przed możliwością zarażenia, bo to zarażenie może nastąpić w wielu obszarach ich życia, tak naprawdę poza piłkarskiego, tak jak mówił Rafał. Wychodzi z treningu, na treningu jest w miarę sterylnie, na meczu jest w miarę sterylnie, ale idzie do sklepu, a w sklepie wszystko jest normalnie, nic się nie dzieje, tak? Wszyscy chodzą, kupują, życie toczy się absolutnie normalnie. Teraz ograniczenie, oczywiście, pewnie ma to jakiś cel i ma to jakiś sens, tak? Ale jeżeli to nie zostanie ograniczone decyzjami rządu, decyzjami odpowiednich organów, które dbają o bezpieczeństwo obywateli, to tak naprawdę ograniczanie aktywności sportowych przez Polski Związek Piłki Nożnej, wbrew temu, co mówią kluby, byłoby absolutnie nieefektywne. Ale zgodzimy się, tutaj siedzimy we trzech, że nie mamy dzisiaj 100% pewności, że w weekend nie wyjdzie żaden z piłkarzy na boisko, który już jest nosicielem. Zgadzamy się, ale zauważ, że są ligi w Europie, gdzie są piłkarze, czy stwierdzono, że niektórzy piłkarze są zarażeni, te ligi dalej grają. Są takie ligi. Są oczywiście takie ligi jak włoska, która absolutnie wymyka się wszelkiego rodzaju ramą, bo tam jest bardzo trudna sytuacja. Jest liga hiszpańska, ale liga angielska gra, mimo tego, że szkoły angielskie zostały zamknięte na 5 tygodni, tak? A liga wystarczy, gra. Liga francuska gra, też nie jest sytuacja do końca... Ale wystarczy, że znajdują koszykarza Realu Madryt i jest zawieszona, prawda, La Liga. Ja proponuję, żebyśmy zobaczyli na grafikę, bo to też gdzieś nam pokaże, co w tej chwili dzieje się w piłce europejskiej, jeśli możemy poprosić o to, żeby to państwu zaprezentować na grafice. Sporo tego, więc zawieszone są w tym momencie Albania, Austria, Bośnia, Hercegowina, Bułgaria, Czechy, Dania, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Szwajcaria, Słowacja i Włochy. Przy pustych trybunach, bez udziału publiczności, Anglia, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Kosowo, Bundesliga, Ekstraklasa. Do tego dochodzi Szkocja i Turcja, także Ukraina i Węgry. Już dostaję informację, że panowie, Litwa zawieszona, natomiast Estonia przy pustych trybunach grają dalej. Andora, Armenia, Azerbejdżan, Finlandia, Gibraltar, Irlandia Północna, Izrael, Kazachstan, Litwa już nie gra, bo to jest informacja dosłownie sprzed kilku minut, Łotwa, Malta, Rosja. W Rosji może wziąć udział do 5000 osób, więc w przypadku na przykład meczu CSKA Zenit będą to mogli obejrzeć tylko posiadacze karnetów. Karnetów jest więcej niż 5000, więc sektory zostały podzielone na dwie grupy, parzyste, nieparzyste, i będzie w tej sprawie losowanie, jeśli chodzi o ewentualne wejście na mecz. Serbia, Słowenia, Walia, Wyspy Owcze. Najmniejszy problem mają w Mołdawii, Islandii oraz Szwecji, bo tam akurat w tym momencie jest przerwa w rozgrywkach. Czyli widzimy, jak mniej więcej ta mapa w Europie jest podzielona. Absolutnie, widać po tym podziale, że jest duża część silnych lig, do nich się porównujmy, i krajów podobnych ekonomicznie, gospodarczo, społecznie, które grają czy przy zamkniętych trybunach, czy w pełni, ale są też takie kraje oczywiście, które nie grają. Mówię. No z tych mocy, nie grają Włosi, nie grają Hiszpanii, nie gra Holandia, prawda? Ale grają Francuzi, grają Anglicy, grają Niemcy, grają Belgowie. Czyli jest sporo jednak tych federacji. Ale
skupmy się na tym przekazie jakby od strony Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dbanie o zdrowie jak najbardziej. My w swoim zakresie, tam gdzie mogliśmy, wdrożyliśmy te procedury, mimo tego, że one już straciły na aktualności, bo tych meczów reprezentacji U17, U19 w turniejach Elite Round do Mistrzostw Europy U17, U19 tych turniejów nie będzie. Mieliśmy opracowane procedury i zasady. Nie będzie też meczu U21. Tak. A to ze strony białoruskiej chyba wyszło bardziej, tak? Bo tam znaczy tutaj sporta. Jakby to trochę poza moimi kompetencjami, ja jestem od rozgrywek krajowych, więc te kwestie międzynarodowe. No pokój, ale pokój z międzynarodowymi. To ale akurat kwestie międzynarodowe U17, U19 to temat, który jest gdzieś tam mi bliski, bo jestem delegatem UEFA i na te turnieje jeździłem i miałem tą informację też jakby z pierwszej ręki. UEFA tutaj jakby w pełni szybko podjęła decyzję. Wiemy, że PZPN cały czas też jest w kontakcie z federacjami, z którymi mamy się mierzyć w najbliższym czasie, a więc Finlandia i Ukraina zostało kilkanaście dni. No pierwotna informacja była taka, że zagramy bez publiczności. No za chwilę pewnie będzie drugie pytanie, czy w ogóle zagramy te spotkanie międzypaństwowe. Dzisiaj też no, doszła do dziennikarzy informacja, że dwa kluby Serie A nie chcą wysyłać swoich zawodników na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. No tak, no też słyszymy, że we wtorek, kiedy mają zapaść ważne decyzje UEFA odnośnie również Ligi Mistrzów, Ligi Europy, też być może oficjalnie wtedy dowiemy się o tym przełożeniu Mistrzostw Europy, no to też wtedy będą informacje odnośnie no, tych baraży, no, które wtedy i tak nie będą miały sensu, no, ale wiemy, że jeden baraż już jest odwołany, przełożony na no, nie wiadomo kiedy w tym momencie, na bliżej nieokreśloną przyszłość i tak samo nie wiadomo, co będzie z tymi meczami towarzyskimi we wtorek, ta decyzja ma zapaść. No, wydaje mi się, że zwłaszcza w sytuacji, jeżeli to Euro będzie przełożone, no to te mecze towarzyskie w obliczu tego zagrożenia i tego całego chaosu też nie mają teraz sensu i ani nie miałyby żadnego znaczenia szkoleniowego, ani też wywoływałyby niepotrzebny zamęt, panikę i tutaj pewnie do tego to wszystko dojdzie. Tak samo tutaj wydaje mi się z Ekstraklasą. No ja zgadzam się tutaj z tym, że rzeczywiście dobrze, że podjęto te uchwały PZPN-u pod kątem aspektu decyzji rządowych, no bo to może naprawdę nastąpić z godziny na godzinę. No i wtedy powiedzmy jesteśmy przygotowani na to rozwiązanie i wtedy te kluby no wiadomo, będą niektóre bardziej, niektóre mniej zadowolone, natomiast w tej sytuacji wszyscy muszą zaakceptować, że jest to działanie w wyższej konieczności. Natomiast no i tak mam jakieś takie wrażenie, że za tydzień, najpóźniej za dwa może dojść do sytuacji, że tak czy owak ta liga zostanie zawieszona na jakiś czas, no bo nawet Rafał Gikiewicz mówił, że na ten moment Bundesliga gra, ale w poniedziałek jest już zebranie, pewnie pozapadnie decyzja, że nie gramy, też ze względów, wiadomo, zdrowie, ale nawet tych meczów przy pustych trybunach. Nie widzę tego po prostu, że moglibyśmy 4 tygodnie, 5 tygodni z rzędu grać przy pustych trybunach. Ja się bardzo cieszę, że wielu polskich piłkarzy, którzy cieszą się dużym zaufaniem społecznym, wykorzystali swój autorytet też jakby do uświadomienia ludzi w pewnym postępowaniu, bo zabrał głos kapitan reprezentacji polskiej Robert Lewandowski, który no myślę, że też wczoraj widział te obrazki pod Parc des Princes, widział obrazki pod Mestalla i raz jeszcze zaapelował do kibiców, żeby nie gromadzili się pod stadionem, że to też jest jakby no, miejsce niebezpieczne i źródło ewentualnie zakażenia. Zabrał też głos w tej sprawie Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, no, prosił o to, żeby przestrzegać wszystkich procedur. Także fajnie, że akurat no, zajmują się nie tylko graniem w piłkę, tylko jak mówię, no, wykorzystują swoje zasięgi, swoją popularność, autorytet wśród głównie młodych ludzi, żeby przypominać o rzeczach istotnych. Natomiast no, co dzisiaj zaszokowało, to niewątpliwie informacja, która wyszła we Włoszech dotycząca stanowiska UEFA. UEFA, która prosi Romę i Inter, żeby opuściły rozgrywki Ligi Europy, która no, nie chce też jakby przychylić się do prośby Wolverhampton, żeby pojechać na mecz z Olympiakosem, gdzie wiemy, że zarażony jest właściciel Olympiakosu i Nottingham Forest, bo akurat to jest ten sam właściciel. To są rzeczy niepojęte. Tak, no to gdzie tutaj jest człowieczeństwo? Gdzie są pewne zasady? Gdzie jest moralność? No tak. Czy tylko kasa? No pytanie, kto weźmie odpowiedzialność wtedy, czy prezydent Czeferin będzie, nie wiem,
płacił za późniejsze ewentualne leczenie, pocieszał żonę, matkę zarażonego potencjalnego piłkarza. No to są rzeczy, no, które trzeba zakładać w tym momencie, ale lepiej, to też akurat mi się podoba, powiedzmy, w działaniach tutaj polskich, które podejmujemy, że trochę wbrew temu słynnemu powiedzeniu mądry Polak po szkodzie, my staramy się chyba być mądrzy przed szkodą rzeczywiście. Natomiast no mimo wszystko dlatego trochę bardziej pozytywne. Ale Wojtek, no jak można zarządzać instytucją, której główną treścią jest sportowa rywalizacja, jest fair play, jest sens tego, żeby wygrać na boisku, a za chwilę ta organizacja próbuje przekonywać niektóre kluby, żeby się wycofały z tych rozgrywek z racji sytuacji globalnej i kryzysu i pandemii i wirusa, po to, żeby można terminowo zakończyć te rozgrywki, bo jeszcze pewnie tydzień temu się panu Czeferinowi i UEFA wydawało, że to się zakończy, bo było dosyć jasne stanowisko, że dokończymy te rozgrywki, odbędą się Mistrzostwa Europy w terminie, mija kilka dni, to już wcale nie jest takie oczywiste, bo tak jak mówisz, we wtorek będą prawdopodobnie tutaj znaczące komunikaty ze strony UEFA. Dlatego to jest jakby no chociaż jakiś delikatny element pozytywnych wieści ze strony UEFA, że być może tak samo właśnie tutaj jak z godziny na godzinę zmieniają się nastroje u przedstawicieli klubów w Polsce, tak samo może w pozytywną stronę zmieniły się nastroje w UEFA, że nie wiem, rzeczywiście o tej godzinie 11 czy 12, jak te komunikaty były o tym zachęceniu do wycofywania się klubów, które boją się koronawirusa, no to nie wiem, przyszło jakieś otrzeźwienie w ciągu 4 godzin, no chciałbym w to wierzyć, może to naiwne w dzisiejszych czasach, ale jednak no jakieś pozostałości wiary w ludzi jeszcze we mnie też są, że może rzeczywiście ktoś poszedł po rozum do głowy i halo, i ze względu po pierwsze na zdrowie i życie ludzi trzeba być może Mistrzostwa Europy przełożyć, a po drugie, jeżeli rzeczywiście za wszelką cenę chcemy dokończyć te rozgrywki, no to zróbmy to za wszelką cenę, ale nie za cenę życia i zdrowia i dla kształtu dobrego rozgrywek, dla ogólnego nawet mówię uspokajania nastrojów, bo jestem ciekaw, jak wszyscy będą mówić i co się wydarzy w ciągu 2-3 tygodni. Po prostu trzeba moim zdaniem teraz usiąść, naprawdę zamknąć się trochę, nawet pomedytować, bo teraz możemy podjąć jakieś takie decyzje, których konsekwencje później będą no na wiele lat, a za te 2 tygodnie, jak spojrzymy na to z zupełnie innej perspektywy, jak będą przełożone Mistrzostwa Europy, no to wtedy okaże się, że może da się to wszystko jakoś tak pospinać, żeby jak najwięcej osób wyszło z tej całej sytuacji zadowoleni. To zobaczmy jeszcze tweeta, bo też dzisiaj pojawiła się informacja dotycząca tego wideokola, że tak się brzydko wyrażę, nowoczesnym językiem, który mamy, ma mieć miejsce 17 marca. O właśnie, wideokonferencja UEFA z wszystkimi 55 federacjami dotycząca scenariuszy rozgrywania, przekładania, odwoływania meczów piłki reprezentacyjnej, marcowe mecze plus Euro 2020 oraz klubowej Europa League, Champions League. Na dziś pewne, że marcowe mecze U17, U19 przełożone. To jest tweet, który zamieścił w trakcie dnia Maciej Sawicki. No, w tej chwili nawet powiem szczerze, że nie mam szans sprawdzić wyników, bo dzisiaj jeszcze Liga Europy gra. Liga Europy gra w Glasgow. Nasz sędzia Szymon Marciniak. To właśnie, też polecieli w ostatniej chwili. Tak, też polecieli w ostatniej chwili. No oczywiście podróżowanie nie jest bezpieczne, pewnie powinno się tego unikać, chcemy tego unikać, pewnego rodzaju też procedury w ramach naszej struktury biurowej zostały wdrożone, każdy powinien takie procedury starać się wdrażać, w klubach też one powinny istnieć, powinny funkcjonować. Zgadzamy się, że sytuacja nie jest, to zwykła, tak, jest sytuacja nadzwyczajna. Piłka nożna bardzo możliwe, że nie będzie już pewnie może nigdy taka, jak była do tej pory. Może to jest jakiś moment, nie wiem, pewnego rodzaju otrzeźwienia, zmian i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, tak? Ale pamiętajmy, że na koniec tak naprawdę chodzi o to, żeby w rozgrywkach, które rozpoczęły się, wyłonić zwycięzcę i przegranego. My jako Polski Związek Piłki Nożnej dążymy do tego, żeby to było w jak najbardziej sprawiedliwych ramach. Cieszy mnie tutaj, co mówi Wojtek, że dostrzega pewnego rodzaju wybieganie przez Związek naprzód, jeśli chodzi o pewnego rodzaju problemy, że nie obudziliśmy się, nie wiem, 1 czerwca i chcieliśmy podejmować uchwały dotyczące tego, a kto właściwie w kraju został mistrzem, a kto spadł i na jakich zasadach i dlaczego wtedy, tylko zrobiliśmy to zanim wydarzyły się pewnego rodzaju kwestie. Liczymy na dalsze, jeżeli sytuacja w
w Polsce, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się koronawirusa, jest na tyle niebezpieczna, jak to przedstawiamy tutaj, przedstawiają specjaliści. Liczymy na dalsze kroki ze strony rządu, państwa i odpowiednich instytucji. I deklarujemy oczywiście pełną gotowość współpracy z tymi organami, tak jak było przy rozgrywaniu meczu bez udziału publiczności, przy wszystkich innych kwestiach. Jeśli chodzi o kluby, czekamy na stanowiska klubów. Usłyszeliśmy te stanowiska dzisiaj. Jeżeli jest kwestia zrewidowania tych stanowisk, to absolutnie wydaje mi się, że jest Komisja do Spraw Nagłych, jest Zarząd Polskiego Związku. Właśnie chciałem zapytać hipotetycznie, czy jeśli jutro się okaże, że na przykład dostaniecie pisma od kilku klubów ekstraklasy, kilku klubów pierwszej ligi, że nie wiem, przyszli zawodnicy do prezesa, powiedzieli: panie prezesie, nie jestem w stanie, mam mamę, tatę, babcię, ciocię, dzieci, boję się, nie chcę jechać. Czy jest możliwe, żeby błyskawicznie zebrała się taka komisja do spraw nagłych i jeszcze jakby zrewidowała swój pogląd na rozegranie najbliższej kolejki, czy jeśli nie najbliższej, to tej następnej za tydzień? Znaczy, nie wypowiem się co do meritum, to znaczy, czy to będzie argument za tym, żeby komisja zmieniła zdanie, czy podjęła inną uchwałę, tak, ale procedura działania Komisji do Spraw Nagłych jest taka, jak sama nazwa wskazuje, z Komisją do Spraw Nagłych, to znaczy działa w sprawach takich, które nie są uregulowane albo wynikają z jakiejś bieżącej, bardzo niecierpiącej zwłoki działalności związku pomiędzy posiedzeniami zarządu PZPN i wydaje się, że ta sytuacja, zgodnie zresztą z treścią uchwały, która wprost odsyła do Komisji do Spraw Nagłych w takich kwestiach, jest sytuacją, kiedy komisja może się zebrać. Tak naprawdę to jest około 24 godzin na podjęcie decyzji, bo głosowania są elektroniczne. Znaczy, ja myślę, Wojtek, realnie, że jeśli dzisiaj Kuba Błaszczykowski, kapitan Wisły Kraków, napisał taki list otwarty, umieścił go w swoich mediach społecznościowych, no to wydaje mi się, że u nas bardzo często brakuje ludziom odwagi, ale sądzę, że za chwilę kapitanowie innych klubów też będą... Też staną się nagle odważni. Ale Jakub Błaszczykowski jest takim swego rodzaju ambasadorem. Tak? Przepraszam, że tak jakby takie wtrącenie, ale oczywiście nie bagatelizuję i myślę, nikt w PZPN-ie tego nie robi, nie próbujemy tu w żaden sposób obniżać tego ciśnienia, tak? Ale ja pamiętam mecz z Izraelem wyjazdowy, kiedy wielu piłkarzy, wielu dziennikarzy z wielu stron płynęły naprawdę alarmujące komentarze, że tu za chwilę wybuchną bomby, tu Hamas nas zbombarduje, tutaj ten mecz się nie odbędzie, tutaj jest w ogóle dramatyczna sytuacja. Izraelczycy uspokajali, mecz się odbył, bez żadnego zagrożenia nic się nie wydarzyło. Ale ja wiem, że to są dwie różne sytuacje. Ale byliśmy na tym meczu, to akurat napisało Jerusalem Post i też pamiętam, że schodząc na obiad w jednym z jerozolimskich hoteli, no jednak też było poruszenie w gremium Polskiego Związku Piłki Nożnej. Też trwało to sprawdzanie pewnych informacji, zanim ten tweet zniknął, prawda? Ale wiesz, z czego to wynika? Bo ludzie reagują właśnie na tego rodzaju informacje. Nie reagują. Kluby, które cieszą się, czy uważają, że dobrze jest, że gramy, nie reagują komentarzem: fajnie, że gramy, uważamy, że to jest dobra decyzja, nasi piłkarze są gotowi, wychodzą, walczymy i gramy, tylko reagują ci, którzy z jakiegoś powodu nie chcą grać, bo to się dobrze, nie wiem, opisuje, to się dobrze w jakiś sposób podaje dalej i tak dalej. Ja, znaczy, jakby nie zrównuję tych dwóch kwestii, absolutnie to nie chodzi o to, tylko też mi się wydaje, że czasami reagujemy trochę tak jakby na okrzyk, tak? No na pewno panicznie, natomiast no tutaj wiadomo, tak jak tutaj też jest powiedziane, no nie można zrównywać, dlatego że no tam można było chociaż jakkolwiek wskazać osobę ewentualnie odpowiedzialną za to, która mówi, że słuchajcie, zapewniłem wam bezpieczeństwo i tak dalej, można w to uwierzyć, a tutaj no kogo odpowiedzialnego wskażemy, jeżeli ktoś zostanie zarażony, no to są rzeczy, które są panowie poza nami. Czekamy na następny dzień, jak sytuacja się rozwinie. Zobaczymy, jak będą wyglądały te mecze. Też czekamy, jaka jutro będzie reakcja środowiska piłkarskiego, bo dzisiaj porozmawiał zarząd, prezesi, ludzie, którzy w zasadzie rządzą poszczególnymi ligami, mają wpływ na kształt, zajmują się ogólnie organizacją, finansowaniem, strategią, natomiast na samym końcu to jest dziś piłkarz, który musi się skoncentrować, wyjść na boisko i zagrać mecz. Pewnie tutaj nie było czasu, żebyśmy porozmawiali więcej o regulaminie, ale to państwo pewnie za chwilę już tutaj zrobicie z Krzysztofem Stanowskim, Wojciechem Kowalczykiem, za chwilę nasz Hejt Park i tam myślę, że też detalicznie będzie można rozmawiać o tym, co dzisiaj ustalono podczas tego nadzwyczajnie zebranego zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Panom bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Wachowski był z nami. Dziękuję bardzo. Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN-u Wojciech Piela, Weszło.com. Dziękuję bardzo. To tyle z naszej strony.
strony za chwilę Hate Park Stanowski and Kowalczyk. Pozostańcie z nami. Drodzy widzowie, witam, to jest Hate Park. Hate Park w czasach zarazy. Pamiętajcie, że jeśli nie chcecie przegapić żadnego naszego programu, to nie tylko musicie dać suba, ale musicie dać jeszcze dzwoneczek i wtedy ta zaraza minie może troszeczkę szybciej, może milej upłyną te dni, kiedy nie ma piłki nożnej, a przez jakiś czas jej na pewno nie będzie. No ale nie będziemy dzisiaj też się smucić ponad miarę, mam taką nadzieję. To jest Hate Park, a więc program troszeczkę jednak na wesoło. Jest z nami Wojciech Kowalczyk, człowiek, który sam jest hejterem, hejtuje innych, jego hejtują. Człowiek, który jest przygotowany na wszystkie ciosy, nawet najbardziej brutalne, więc nie możecie, nie musicie się tam chować po kątach. Jesteśmy gotowi na każdy telefon, jaki tylko może się wydarzyć. Wojtek... Dobry wieczór, to mój ulubiony program. Twój ulubiony. Jesteś dopiero pierwszy raz, może. Ale nie, znaczy nie, no wiesz, ale też i gdzieś tam w radiu też byłem w Hyde Parkach. Lubię, jak ludzie ze mną jadą. Dobrze. Może dzisiaj spełnią twoje wymagania. Będziemy rozmawiać o wszystkim, nawet o dekrecie Bieruta możemy rozmawiać, więc dzwońcie śmiało. Ale zanim włączymy linię, żebyście wy mogli zadzwonić, to my zadzwoniliśmy do jednego ze słuchaczy, do jednego z widzów, który tydzień temu wykonał 386 nieudanych połączeń. I dzisiaj akurat uznaliśmy, że nie będziemy go narażać na powtórkę z historii, tylko sami do niego wykręcimy. Wykazał się nie lada cierpliwością. Cześć, czy nas słyszysz? Cześć, słyszę was bardzo dobrze. Mateusz z Rzeszowa. Słuchaj, jak zadzwoniłeś do nas 386 razy, to znaczy, że masz coś chyba ważnego do powiedzenia, a przynajmniej mamy nadzieję, że to pytanie od siebie wyrwie nas z butów. Nie wiem, czy was wyrwie z butów, bo prośbę o telefon wykonałem zanim pan Mateusz Borek zaczął swoje studio na temat koronawirusa. Natomiast chciałem zacząć od hejtu na Polski Związek Piłki Nożnej w sprawie niewycofania, nie zawieszenia w zasadzie rozgrywek polskiej ekstraklasy. Okej, okay, jedziesz, dawaj. No ja jadę po tym, skoro można odwołać włoską Serię A, Ligę Hiszpańską, nie wiadomo co z Euro, czyli ligi, które przynoszą o wiele większe dochody niż w Polsce, a naszą kochaną, śmieszną ekstraklasę nie można tego zawiesić. Odwołujemy ligę siatkówki, która jest top pewnie 3, może 2 na świecie. A polska piłeczka, będziemy dalej sobie ją kopać, tak? Dla mnie to jest bez sensu. Dla mnie to jest narażenie zawodników na uszczerbę. Brawa tutaj dla Kuby Błaszczykowskiego, że nie boi się powiedzieć otwarcie, co o tym. Chciałem was zapytać też o zdanie przede wszystkim Kowala. Jeśli mogę pierwszy, który słynie z cięgo języka. Ja chcę pierwszy, bo ja mam troszeczkę inne zdanie. Już ci powiem dlaczego. Okay. Owszem, Liga Polska nie jest najbardziej poważną na świecie i te pieniądze też nie są największe na świecie. Natomiast z tego co wiem, dzisiaj Polski Związek Piłki Nożnej wysłuchał wszystkich stron. To znaczy każda liga ma swoje przedstawicielstwo, swój zarząd, swoją radę nadzorczą. Przed oficjalną częścią spotkania jeszcze był przedstawiciel Ekstraklasy SA z prośbą, żeby broń Boże nie przerywać Ekstraklasy, bo oni tego potrzebują, bo inaczej się finansowo to wszystko im zawali. Z tego co wiem, to w tym momencie nawet, bo noc będzie długa dzisiaj, trwają gorączkowe telefony, żeby broń Boże nie stosować się do apelu Jakuba Błaszczykowskiego, tylko żeby ta liga grała. Więc Polski Związek Piłki Nożnej niejako przyjął do wiadomości to stanowisko. Okej, możemy uznać, że nie powinien przyjmować, tylko powinien mocno uderzyć, powiedzieć, nie mamy o czym rozmawiać w ogóle, my to zawieszamy i nie gramy. Tylko że no jednak w Polsce wśród piłkarzy nie mamy ani jednego przypadku póki co. Jeśli ci piłkarze się zarażą, to można zakładać, że się zarażą jednak poza stadionem i wtedy zawsze tą ligę można przerwać. To, co dzisiaj się wydarzyło, to jest ustalenie regulaminu, co wówczas, gdy ta liga zostanie przerwana. No i teraz już wiemy, to czy ten regulamin jest dobry, czy nie,
To jest do dyskusji. Ja nie jestem przekonany, czy ten taki zapis, że najpóźniej 10 dni możemy przeciągnąć rozgrywki, trochę tego nie rozumiem, dlaczego akurat tak. Wydaje mi się, że można byłoby to trochę uelastycznić. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o apel Jakuba Błaszczykowskiego, no to jednak brakuje mi w tym wszystkim zrozumienia trochę samych klubów, bo kluby mają swoje budżety. Kluby mają swoje zobowiązania sponsorskie. Jeśli uznamy, że wychodzimy z tego wszystkiego, nie gramy, nie realizujemy tych zobowiązań, nie produkujemy sygnału dla telewizji, to w porządku, możemy tak zrobić. Tylko czy piłkarze powiedzą, że my nie chcemy za ten okres pensji? Czy też powiedzą, nie nasza wina, że liga nie gra, to nie my tego wirusa przyciągnęliśmy z Chin, to w ogóle, ja to byłem zdrowy, ja mogłem grać, dawajcie moje 70 tysięcy miesięcznie albo 100 tysięcy miesięcznie. Co piłkarze powiedzą? Bo gdy piłkarze wyszli dzisiaj z propozycją, zawieszamy tą ligę, a my nie chcemy pieniędzy, to jestem pewien, że prezesi klubów powiedzieliby, w porządku, to my to udźwigniemy, to nie musimy grać. Tylko nie ma takiego głosu ze strony piłkarzy i zastanawiam się, czy on kiedykolwiek będzie, czy właśnie nie będzie to w ten sposób przedstawione, że zaraz, ja byłem na czas, na każdym treningu, byłem gotowy do grania, to, że ligę zawieszono, to nie moja sprawa i nie ja będę ponosił konsekwencje finansowe tego. Każdy musi ucierpieć, klub ucierpi, ale piłkarz też może musi ucierpieć. Tak jest moje zdanie, Kowal. Znaczy nie, no ja tutaj bym jednak brał pod uwagę, że słuchaj, dla mnie to jest tak, już jeżeli wczoraj odwołano NBA, nagle okazuje się, że dzisiaj już NHL odwołano. Chwila, moment. Nastąpiło to, dzisiaj miało się w nocy odbyć około 10 spotkań w hokeju na lodzie w Ameryce, najlepszego na świecie, 10, wszystkie odwołane, nie ma dyskusji, mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, ale też mi się wydaje, że trzeba byłoby to odwołać natychmiast. Z jednego prostego powodu. Ci zawodnicy będą przerażeni, to znaczy oni się nie będą koncentrowali na tym, co mają robić na boisku, a tutaj jeżeli chodzi o kasę, ja sam się boję, ze swojego przykładu powiem, ja sam się boję przechodząc koło większych sklepów, marketów, jak widzę tłum ludzi, też się boję tam wejść i nie wchodzę, no bo też się boję, że ktoś może mnie zarazić, bo tam można też się zarazić tak samo jak na stadionie, gdzie nie wpuszczają kibiców i wydaje się, że no co zrobić w przypadku, gdyby nagle się okazało, że jednak w sobotę rano, po odbyciu się kolejki w piątkowej, dajmy na tutaj dwóch meczów w piątek, w sobotę rano okazuje się, że ktoś z zawodników grających w piątek ma jednak tego koronawirusa. To teraz soboty nie dogrywamy, bo musimy przerwać i teraz zastanawiam się i niedzieli. To odbyły się dwa mecze, a reszta? No nie, no dlatego mi się wydaje, że lepiej, ja rozumiem, że finansowo, tylko że chyba w tej całej historii z tą koronawirusem coś mi się tutaj wydaje, że nie chodzi koniecznie o finanse. No, są, no, Liga Hiszpańska 700 milionów euro traci. Kowal, oni też będzie mega walnięcie w te kluby. No, no tak będzie, no ale to wiesz, no, nie, domyślam się, że nie obniżą pensji Messiemu czy tam komuś innemu, bo dajmy na to, on chciałby grać, czy też nie chciałby grać. Tam też zawodnicy mówią, że nie chcą grać, no bo też się obawiają. No pamiętajmy, każdy z tych piłkarzy, ja rozumiem też i Kubę Błaszczykowskiego apel, oni mają też rodziny, tak? Oni później będą musieli zamiast gdzieś spędzać Wojtek, czas a pan, rodziną? Który siedzi na kasie w Oszołu i obsługuje dziennie 2000 osób, nie ma rodzin? Też oczywiście, ma rodziny. Ja jestem za i co, tym, też może powiedzieć, nie chce chodzić do pracy, a tylko, że on wtedy nie dostanie pieniędzy. Ale ja jestem za tym, dlatego ja też uważam, że dla mnie, ja bym pozamykał te wszystkie wielkie markety. Ale nie chodzi o konkretnie wielkie, o cały rynek, cały biznes. No. Ludzie pracują, chodzą do pracy, ci, którzy muszą, żeby zarabiać no tak, pieniądze. Ale jesteśmy w kraju, w którym już dążono, liga hokeja się skończyła. Mówimy o grach zespołowych. Nie gra koszykówka, nie gra siatkówka. I nie wiem, czy jeszcze piłka ręczna jeszcze będzie grała, ale chyba też już nie, także no zostaje piłka nożna. Dlaczego piłka nożna? No mi się wydaje, że to też ja bym to po prostu w tym momencie zrobił tak. Przynajmniej te dwa tygodnie i zobaczył to dalej. Jeżeli nie, zamykamy w tym momencie. Wiesz, najgorsze jest to wszystko, że wiemy doskonale, że ta liga i tak zostanie zamknięta. Jak nie przed tą kolejką, to przed następną na 100%, słuchając ministra zdrowia. I nie będziemy czekali tutaj, nie będziemy czekali. Może mówi, tak być, a wiesz, jakie moim zdaniem będzie scenariusz? Za chwilę kluby ekstraklasy zobaczą reakcję klubów drugiej ligi, które sobie przegłosują zawieszenie drugiej ligi. I te kluby, które są na miejscach takich w tabeli, które mniej więcej im już wystarczają, powiedzą, dobra, nie grajmy, nie ma sensu. Znaczy, tak, ale ja tutaj się z naszym gościem troszeczkę zgodzę, bo ten ruch Polskiego Związku Piłki Nożnej troszeczkę przypomina mi ten początek UEFA, tej topornej UEFA, która chciałaby rozegrać wszystko i domyślam się, że PZPN robi to wszystko, żeby jeszcze dobra. W przyszłym tygodniu rozegrać
Puchar Polski, żeby całe wszystkie cztery mecze Pucharu Polski, ćwierćfinały się odbyły. To znaczy tak, dwa się odbyły, w przyszłym tygodniu mamy kolejne dwa. A co za różnica, czy przerwiemy w sieci, ale czy w półfinale? Ale nie, no wiesz, Liga, nie znamy, ale pamiętaj, że UEFA też nie chciała przerwać Ligi Mistrzów. No tak. Teraz tylko w pewnym, znaczy i Ligi Europy, dajmy na to, tylko dopiero jak się tam oburzył prezydent Getafe i tak dalej, i tak dalej. Straciliśmy połączenie z naszym gościem, no ale to niestety, 386 razy dzwonił, a jak my zadzwoniliśmy, to się rozłączył. Ale ja jestem za tym, żeby po prostu ta kolejka już się nie powinna odbyć, poczekajmy. No te dwa tygodnie to przynajmniej do końca marca i zobaczymy, co się wydarzy. Wreszcie się o coś pokłóciliśmy. 22 219 5061 to jest nasz numer telefonu. Dzwońcie, jesteśmy do waszej dyspozycji. Pamiętajcie, ten program nazywa się Hate Park. Nie Love Park, nie Love Parade, tylko Hate Park. Więc czekamy na wasze telefony. Nie musicie nas od razu obrażać, ale jak trochę podwyższy się temperatura tego programu, to i może wirus zniknie, bo powyżej jakiejś temperatury może będzie miał problem. Niekoniecznie. Ale powyżej 50 stopni podobno. Aha, powyżej 50 to prawdopodobnie w Andaluzji gdzieś tak w lipcu, w sierpniu zniknie. Na razie jest, a chociaż jest 35, no ale spokojnie. No dobrze. Mamy już połączenie, mamy pierwszego gościa. Halo, witamy cię. Skąd dzwonisz, jak się nazywasz? Kogo witam, dzień kogo gość? Dzień dobry, jestem Gunter ze Streams World i mam takie pytanie do państwa o dzisiejszą sytuację właśnie z tym koronawirusem. Została zwołana MLS, tak? Kowal mówił, że NHL nie działa, NBA nie działa, zostały zawieszone. I takie pytanie mam do państwa spowodowane tym, bo ekstraklasą oczywiście, dlaczego oni tych meczy właśnie nie odwołają, ponieważ chyba jest realne zagrożenie właśnie, że do ciągu tygodnia, do 1000 zarażonych osób, jak mówił minister zdrowia Szumowski. Słuchaj, jakby wydaje mi się, że wszystko to, co dotyczy twojego pytania, mimo wszystko powiedzieliśmy przed chwilą w odpowiedzi na pytanie poprzedniego widza. No, wiesz, najkrócej mówiąc, chętnie by odwołali, gdyby mieli gwarancję, że wszyscy sponsorzy wszystko wypłacą do końca i nie będą się potem burzyć. Też ci, których aktualne miejsce w tabeli nie zadowala, tak? Na przykład spadkowicze, którym się wydaje, że mogą nie spaść i nagle się może okazać za parę lat, że toczy się sprawa w sądzie. Korona Kielce kontra Polski Związek Piłki Nożnej o przywrócenie do ekstraklasy w sezonie 2020-2021. Więc myślę, że tego bałaganu się wszyscy bardzo boją. Zresztą parę dni temu w programie wypowiadał się Marcin Stefański z Ekstraklasy SA i on tak wręcz rozpaczliwie mówił o tym, że trzeba grać. On nie brał pod uwagę w ogóle czegoś takiego, że można by z jakiegoś powodu przerwać te rozgrywki. On był zdeterminowany, że cokolwiek będzie się waliło, paliło, trzeba grać. No ten strach przed zawijasami prawnymi jest olbrzymi. No i tutaj jest właśnie, no nie wiem, no tak samo w Lidze Hiszpańskiej stało odwołane mecze, no nie wiadomo, co się dzieje. No tak, no ja jeszcze tutaj bym dodał, że no tak czy inaczej, no przecież nie dojdzie do takiego dziwnego, znaczy do takiego paradoksu, gdzie nagle wszystkie ligi w Europie zostaną zawieszone na kilka tygodni, a Polska będzie grała, bo sponsorzy. No to domyślam się, że chyba aż tak nie będzie. No tutaj ja bym po prostu chciał się też dowiedzieć od UEFA jakieś wytyczne w wypadku. Na przykład co się wydarzy, gdy te ligi już nie powrócą do grania, bo jest też taka możliwość, tutaj nikt tego nie wyklucza przecież w Hiszpanii czy też we Włoszech, bo nie wiadomo, jak będzie z tym wirusem, a tak naprawdę, no wiadomo, u nas Wojtek, w Polsce... Na razie Madryt jest na najlepszej drodze, żeby powtórzyć Lombardię, wszystko tak, wskazuje tak, na to, że tam będzie zaraz no wiesz, mega, no mega tak, ale wybuch. To wiesz, to też pytanie, dlaczego gdzieś w Anglii wpuszczono kibiców Atletico Madryt wczoraj i w ogóle, żeby kibice Atletico Madryt tam się zjawili w Anglii. Biorąc pod uwagę, że tak, że w Hiszpanii... Z tego, co czytałem dzisiaj, Anglia w ogóle zaprzestała walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa, bo uznała, że to nie ma po prostu sensu, zmarnują na to pieniądze, a to nie poskutkuje, tylko postawiła na walkę z samymi skutkami tego wirusa. Co kraj, to inna taktyka. Ja chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, bo był naszym gościem Mateusza Borka, gościem był wcześniej Łukasz Wachowski z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Do niego padło pytanie od jednego z kibiców dotyczące rozgrywek drugiej ligi, bo gdyby ona teraz została przerwana, to nie wszyscy wiedzą, kto by awansował, GKS Katowice czy Resowia, które mają tyle samo punktów i w pierwszym meczu był remis
2-2, tam są zawijasy regulaminowe, co by się wydarzyło, gdyby te rozgrywki przerwać natychmiast, więc Łukasz Wachowski, któremu zadałem to pytanie już po programie, napisał mi teraz, że na tyle, na ile zdążył na szybko zajrzeć w przepisy, awansowałaby drużyna z korzystniejszą różnicą bramek w całym sezonie. Mhm. A ja mam jeszcze takie pytanie do pana Kowalczyka, czy nadal... No i dlaczego? Ojej, Wojtek, to ty chyba... Jakieś trudne pytanie musiał być. Wyrwałeś kabel. Aha, tutaj mam taki przycisk, nie? Nie ma. 22 219 50 31, jeśli ktoś ma pytania do nas, dzwońcie. Czy mamy kolejną osobę na linii? Dobrze to zamontowali tutaj, wiesz? Cześć Krzysiek, cześć Kowal. Cześć. Siemanko, dzwonię do was w zeszłym tygodniu dzwoniłem do was 560 razy łącznie, tak, że w końcu się udało. Słuchajcie, na początku ze względu na to, że jest to hejt park, chciałem zhejtować wszystkich, którzy dzwonią i nie hejtują. To jest strasznie wkurwiające, panowie. Brawo! Mistrzostwo! Także hejtujcie ile wlezie. Oczywiście kogo chcecie, ja na początku chciałem hejtować Stana. Stano, ja cię lubię naprawdę, bo ty wzbudzasz emocje na Twitterze, to jest spoko, to jest potrzebne w dziennikarstwie, naprawdę. Ty tam mnie wkurwiasz i to chciałem powiedzieć, że mnie wkurwiasz po prostu do tam, ale naprawdę lubię cię, to bym nie powiedział. Jak ja sam siebie czasami wku, to byś nie mógł uwierzyć. Dobra, a do Kowala też coś masz, czy on cię w ogóle niczym nie interesuje, bo to by było trochę niesprawiedliwe, gdybyś tylko do mnie się dowalił. Jedziemy na nich, Kowal. Tak, na nich. Z menadżera. Będzie. I ogólnie, no tylko tyle w sumie chciałem powiedzieć. Pozdrawiam piłkawkę, pozdro. Dzięki, na razie. Dzięki. Taki powietrzny hejter, bo ciebie lubił, to w ogóle wiesz, bez sensu. On najbardziej jest hejter. Myślałem, że jak ciebie zaproszę do programu, to wszystko pójdzie na ciebie, a to się okazało, że jestem pierwszy, który oberwał. No nie, on najbardziej zhejtował tych, co dzwonili tych, wcześniej. Nie zhejtował, nie hejtujący. Nie hejtujący hejtował. 22 219 50 31, dzwoni. Halo? Witam. Witam. Mam takie pytanie a propos ostatniej rozmowy Zbigniewa Bońka z Tomaszem Hajto. Co panowie uważają o korupcji w PZPN-ie? Czy ta wypowiedź Tomasza Hajty była poprawna? Czy on powinien takie rzeczy mówić? Czy to nie powinno się wydarzyć w programie na żywo? Ja uważam, że Tomasz Hajto trochę nie wiedział, o czym mówi. To znaczy, gdyby wycelował swoje armaty w Andrzeja Woźniaka, który jest trenerem bramkarzy, a jest człowiekiem prawomocnie skazanym za korupcję, to miałby w 100% rację. Natomiast gdy zaczyna bajdurzyć o jakichś świadkach, czy to świadkach koronnych, którzy nigdy w tym śledztwie nie zaistnieli, to tylko pokazuje, że jego wiedza jest wiedzą z magla. Okej, rozumiem. To w ogóle super program, oglądamy cały czas ze znajomymi i pozdrawiam. Cały czas, czy już raz oglądałeś, a teraz drugi? Nie. No jak nie, jak to drugi odcinek jest? Najpierw Misja Futbol, ale nie, Hej Park, to okay. Tak, drugi odcinek, ale inne odcinki także. Dobra, dziękujemy bardzo. 22 219 50 31, jesteśmy na antenie z kanału sportowego i na antenie Radia Weszło FM. Czyli mamy już kolejnego słuchacza. Halo, ścisz. O, rozłączył się. Halo, czy mamy kolejną osobę na linii? Dziękuję bardzo. 22 219. Musisz ściszyć radio, albo ściszyć komputer, albo ściszyć telefon, bo... Dobra, dzięki, super, jedziemy. Cześć, witam was serdecznie. Ja chciałbym pozdrowić poprzedniego słuchacza, który powiedział, no, że to jest hejt park, a nie lizanie się po jajkach. Tak jest. Za przeproszeniem. Mam takie pytanie do pana Wojtka. Czy żałuje swojego niewyparzonego języka i tego, że musiał odejść z Polsatu? Bo odkąd odszedł z Cafe Football, to ten program po prostu jest bezpłciowy. Nie, no nie żałuję, no przecież... Nigdy nie żałowałem swoich wyczynów, także spokojnie, nad tym cały czas panuję. Kilka razy mógłbyś pożałować. jakoś tak mam, że nie mam do siebie żadnych zarzutów. Ktoś inny może mieć. Troszeczkę przerwa trwała gdzieś od występów, no ale... Mam jeszcze drugie pytanie, takie, ale proszę pana Wojtka o taką szczerość. Czy kiedyś podczas... nagrywania jakiegoś odcinka zamiast wody była wódka? Nie. Nigdy? Nie. To super, cieszę się. Cały czas jest woda, bo to nie my nalewamy.
Nam nalewają. I wy nalewacie, rozumiem. Także pozdrawiam kanał, subskrybuję i życzę powodzenia w tej formie, bo to naprawdę brakowało czegoś takiego w internecie. Dzięki. Masz nas za zbyt dużych zawodowców, już tak sobie pijemy wodę i się nawet nie krzywimy w ogóle. I parę szklanek pijemy podczas programu i nic się nie dzieje. Nie, aż tacy mocni zawodnicy z nas nie są, wiesz? Mimo wszystko. No tutaj trochę, przepraszamy. Trochę też ciepło od lamp, taką karawkę jakbyśmy dali tutaj, to moglibyśmy spać z tych stołków. Może się kiedyś to zdarzy. 22 219 5031. Ten numer cały czas widzicie. Czekaj, tak? O, tu na dole widzicie ten numer, więc możecie dzwonić. Czy mamy kolejnego słuchacza? Tak jest. Siemanko. Dobry wieczór. Kamil z Łodzi dzwoni. Cześć, Kamil. To my. Witam serdecznie. Jak z Łodzi, to chociaż ty na pewno Kowala nie lubisz, co? Słucham? Skoro jesteś z Łodzi, to chociaż ty może Kowala nie lubisz. To znaczy, mam mieszane uczucia, bo z jednej strony fantastyczny fachowiec, fajny człowiek, sympatyczny, a z drugiej strony były legionista, no ale już dobrze, to już było dawno, więc wybaczymy, no tutaj. Prawda. Panowie, trzy szybkie kwestie, żeby nie przedłużać. Przede wszystkim to, co prawda tutaj panowie na sensu nie bierzecie udziału w tym programie, bo mówię tutaj o Misji Futbol. Ponieważ to jest Hate Park, to ja chciałbym bardzo serdecznie zhejtować pewną osobę. Mogę, tak? No, najlepiej Wojtka. Dobrze. Dawaj. Nie, pana Wojtka nie. Chodzi mi tutaj o pana Szaranowicza, który jak wiadomo jest legendą komentarza. Szaranowicza? Słucham? No dobra, mów. Zdziwiłem się po prostu. No. Nie, chciałbym pana hejtować, pana Szaranowicza. Oczywiście jest to legenda komentowania meczów piłkarskich w Polsce. Ale to chyba ja Szpakowski, Dariusz. No tak. A mówisz ja Szaranowicz. Powiedziałem, a to przepraszam. Oni mi się zawsze mylą, bo ja dużo w FIFA gram. Brawo. I właśnie się pomyliłem. Przepraszam panu Szaranowiczowi. Wszystkiego dobrego oczywiście. Przepraszam. O pana Szpakowskiego mi chodziło oczywiście, ponieważ tak jak mówię, to jest legenda. Ja sobie do tej pory puszczam jego komentarz meczu z Portugalią na Śląskim. To ze łzami w oczach się ogląda i się tego słucha. Natomiast no ja już mam troszkę dosyć słuchania tutaj o tym, jak to było 30 lat temu. Jak to pan Piechniczek to, a to było tak i w ogóle, no to już troszkę męczy, albo takie ciągłe nawiązywanie, jaki to Robert Lewandowski jest dobry. No wszyscy wiemy, że jest dobry, że jest profesjonalistą. No to po co ciągle o tym mówić, no? I w ogóle takie, no niby dorosły, prawda, szanowany, kulturalny człowiek, a często się wcina w wypowiedzi, jakieś tutaj słówka swoje dodaje. Nie wie za bardzo, o czym jest dyskusja, a się tutaj, prawda, przerywa. I właśnie gdyby był pan Borek na przykład, albo pan Smokowski, to mnie ich zapytał, czy to ich nie denerwuje po prostu. Jak zbierają myśli, starają się coś mądrego powiedzieć, a tutaj są ciągle przerywani, prawda. Dobrze, dziękujemy. Wreszcie pojazd po kimś. Jak sobie teraz kupisz nową FIFA, to już ci nie będą mylili, bo tam jest Szpakowski z Laskowskim, a nie z Szaranowiczem, to kup sobie nową wersję. Dziękujemy bardzo za telefon. 22 219 5031, kanał sportowy Hate Park. Dzwońcie jak najszybciej. Kto jest z nami? Ktoś na pewno jest. Tylko trzeba się odezwać i przedstawić. Halo? Halo. No jesteś na linii z nami. Cześć. Witam. Tak, z tej strony Jakub z Wilkołaza. Może państwo kojarzą między Kraśnikiem. O, Kraśnik, właśnie. Ty, jak ja podpadłem Kraśnikowi. Powiedziałem, że tam 8 osób przychodzi na mecz, a przychodzi 600. No to widzisz. Przepraszam kibiców, czekaj, do kamery. Przepraszam kibiców Stali Kraśnik, to była hiperbola. A więc tak, żeby nie przedłużać. Mam 4 kwestie, które chciałbym tak szybko rzucić w obieg dyskusji. Pierwsza, tak trzymając się kwestii sportowych. Mam na myśli wczorajszy mecz Liverpoolu. Także chciałbym się powiedzieć taką myślą, że jednak Liverpool stał się ofiarą własnego sukcesu. Nie wiem, jak panowie się do tego odnoszą. No, zresztą na taki poziom,
i każdy myślał, że na nim się utrzymają. No niestety tak to nie jest. Chciałbym teraz nawiązać szybko do tego tematu, który jest teraz najbardziej aktualny, czyli koronawirus. Moje zdanie jest takie, jeśli chodzi o tę polską sytuację. Moim zdaniem Ekstraklasa powinna być odwołana, a mecze reprezentacji również odwołane. Jeśli chodzi o całą sytuację polityczną, mam takie pytanie właśnie w ogóle, oczywiście jest to pytanie nie kierowane do państwa, ale co w ogóle robi w tym momencie Unia Europejska? Słyszeliśmy przed chwilą od Rafała Gikiewicza, który powiedział, że praktycznie sytuacja obecna w Niemczech niczym się nie różni od normalnego stanu, gdyby nie było w ogóle tej epidemii w Europie. Dlatego no, dziwi mnie, dlaczego obecnie nie są żadne kroki ani przedsięwzięcia w tym kierunku robione. Gdyż tak jak wiemy, no, jeszcze tydzień temu u nas, można powiedzieć, było w miarę spokojnie. I w tym momencie, korzystając z możliwości właśnie tutaj anteny, chciałbym wystosować taki apel do wszystkich, żeby właśnie wszyscy w miarę możliwości opanowali się, wszyscy widzowie, każdy, niech nie robi niepotrzebnych zakupów, zapasów. Tak jak to się mówi, spokój może nas uratować. I myślę, że z tej strony chciałbym też właśnie pochwalić państwo, które w miarę możliwości, myślę, że zareagowało na czas. I myślę, że lepiej wykonać więcej możliwości różnych ratunku teraz, aniżeli później głosić teorię, czego to my nie zrobiliśmy lub czego zrobiliśmy za mało. Także myślę, że... Słuchaj, zgadzam się, ale zostawmy jednak politykę trochę do innych formatów, do, wiesz, szkła kontaktowego, w telewizji. O sporcie, o piłce. I pogadajmy o piłce, bo żebyśmy też sami nie zwariowali, bo wirus jest groźny nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale także dla psychicznego, żeby nie zwariować, to pogadajmy też o czymś innym, nie o Unii Europejskiej jednak. Ja wrócę do tej pierwszej kwestii, jeżeli chodzi o Liverpool. Liverpool. O Liverpool, tak. To znaczy, słuchaj, oni i tak, wiadomo, że mistrzostwo Anglii już mają, tak, to już... tutaj tego nie stracą. No kwestia jest skuteczności, bo to wczoraj wystarczyło, że pomimo tego, że Oblak wyśmienicie bronił, to przecież Liverpool mógł spokojnie sobie ten mecz rozstrzygnąć 90 minut i awansować, nie grając do grywki. To są takie sytuacje, które się zdarzają takim zespołom. Przypomnij sobie Barcelonę, która odpadała z Chelsea. Też się mówiło. Dużo podań, dużo sytuacji, niestrzelony karny przez Messiego, Chelsea w dziesiątkę, jeden wypad Torresa, gol z kontry i Barcelona odpada z Ligi Mistrzów, a rok wcześniej też wygrała Ligę Mistrzów. To są te drużyny, które w pewnym momencie jak... To są te drużyny, które mogłyby powtórzyć swój sukces. No kwestia jest tego, że przyszedł taki mecz, w którym nie wpadało nic, dosłownie nic. Naprzeciwko jest bramkarz, wczoraj był to Oblak. I się nie dało tego w 90 minut zakończyć na spokoju, trzeba było grać 120, w 120 już to Atletico troszeczkę więcej zaryzykowało. Także mnie się wydaje, że akurat no najmniej bym miał pretensji do Liverpoolu. No oni niech mają pretensje do swojego bramkarza, no ale też z drugiej strony... Jakiego bramkarza? Tam nie było bramkarza. No nie było, no ale tak z drugiej strony rzadko która drużyna, albo w ogóle ciężko mi znaleźć jakąkolwiek drużynę, która ma dwóch równorzędnych bramkarzy walczących o grę w pierwszym składzie. Dziękuję bardzo za telefon. 22 219 50 31 to jest nasz numer telefonu. Wiem, że niektórzy widzowie zarzucali mi tydzień temu, że ja czasami pospieszam, że czasami chcę, żeby szybko odpowiadać, żeby szybko zadano pytanie, ale myślę, że chodzi trochę w tym programie o to, żebyśmy tych telefonów odebrali jak najwięcej, a nie jak najmniej, bo zawsze można odebrać dwa po godzinie i sobie rozmawiać bardzo, bardzo długo, ale dajmy szansę jak największej liczbie osób. Czy mamy kolejną osobę? Jasne. Cześć, Kamil z Torunia z tej strony. Cześć, ja może trochę zmienię temat, bo już o koronawirusie chyba każdy wie to i każdy jest ekspertem, a w ramach tego, panie Krzysztofie, że jest pan w dość bliskich relacjach z panem Czesławem Michniewicz, to mam pytanie, jak pan ustosunkowuje do 711 połączeń wykonanych przez pana Czesława do pana fryzjera, no bo pan Czesio to raczej dużo włosów nie ma, zresztą tak jak ja i pan Kowalczyk. No i jakby pan mógł się ustosunkować, to byłoby mi niezmiernie miło, bo pan Czesław unika odpowiedzi. Po co tyle razy dzwonił? Jedno mini sprostowanie, to nie są połączenia
od Czesława do fryzjera, tylko suma połączeń między nimi, czyli nie jest tam określone, kto do kogo dzwonił. To tyle tytułem wstępu. Czesław Michiewicz kiedyś zabrał na ten temat głos, napisał wpis na blogu na weszło.com, pewnie przez Google jakoś znajdziesz, to jest, bo Czesław Michiewicz kiedyś miał bloga na weszło. I tam taki wpis długi na temat całej tej sytuacji popełnił. Ja też w książce coś o tym napisałem, zdaje mi się, w książce albo gdzie indziej, ale chyba w książce. Możesz mi wierzyć lub nie. Moim zdaniem ja z fryzjerem miałem 300 połączeń, z tego z 280 inicjowanych z jego strony. Był to człowiek, który zadzwonił do mnie w Wigilię o 17 i śpiewał mi przez telefon wśród nocnej ciszy. I ja nie wiedziałem za bardzo, jak zareagować i wysłuchałem tej kolędy do końca, zanim się rozłączyłem. On miał w sobie gen wariata, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Czesław Michiewicz i fryzjer znali się bardzo długo, bo fryzjer, kiedy jeszcze nie był fryzjerem, tylko Ryszardem Forblichem, ściągał młodego Michniewicza, tam nie wiem iluletniego, czy 19, 20, czy 23-letniego do Amiki Wronki, gdy był dyrektorem sportowym tego klubu. Więc oni jakoś tam się znali dłużej, to jest druga rzecz. Trzecia, wydaje mi się, że w całej tej aferze korupcyjnej zatrzymano kilkaset osób, postawiono mnóstwo zarzutów, a Czesław Michniewicz nie dostał ani jednego zarzutu, ani jednego zarzutu. Więc w związku z tym na pewno był prześwietlany na 100 sposobów, no bo nawet ten wątek, o którym mówisz, był na pewno równie bardzo jak ciebie interesował prokuraturę. Nie postawiono mu żadnego zarzutu, nie znaleziono żadnej poszlaki, że miałby robić coś nielegalnego, więc wydaje mi się, że wypadałoby jednak uszanować to, że jest to człowiek nie tylko nieskazany, ale to jest człowiek nawet o nic nieoskarżony. O jasne. Dzięki w takim razie. Dziękuję bardzo. Ekstra robota. Dziękuję, pozdrawiamy. Poprosimy kolejne telefony. Halo, cześć. Przedstaw się. Halo, to Józef z Wrocławia z tej strony. Cześć, Dawid. Dobrze usłyszałem, Dawid? Józef, to jest, on naprawdę zły. Ale nie, bo to trzeba. Tak, też dobrze, ja usłyszałem, cześć. Dawid. Cześć. Ja chciałem zapytać o rozwój kanału sportowego. Czy jest na przykład szansa w przyszłości, że będziecie mieli prawa na przykład do Ligi Mistrzów albo do jakiejś, nie wiem, innej ligi, żeby na przykład puszczać na kanale na YouTube albo na jakimś takim waszym kanale? Czy jest taka szansa w przyszłości? Jest taka szansa, to znaczy Mateusz Borek wypełnił kupon Euro Jackpot. Tam jest dość duża kwota główna do wygrania teraz i obiecał nam, że jeśli wygra, to połowę tej kwoty przeznaczy na zakup praw do Ligi Mistrzów. O, no to super informacja właśnie, bo... No, tylko jeszcze nie wygrał. Także mówię, bardzo fajny kanał, panowie, róbcie to dalej, bardzo mi się podoba, oglądam wszystkie wasze programy, także pozdrawiam was bardzo serdecznie i twórzcie dalej. Dziękuję super, bardzo, super, pozdrawiamy. Poprosimy o kolejne telefony, 22 219 50 31. Halo? To super informacja właśnie mówi. Cześć, witam. Czekam na połączenie. Ale jesteś połączony tutaj, słuchamy cię. O, cześć, serdecznie witam. Wiesz co, wiecie co panowie, na początku, jako że jest to hate park, to chciałbym hejtować wszystkie osoby, które cały czas twierdzą, że obecna sytuacja to jest to samo co grypa. Czekam, aż wasi rodzice, dziadkowie złapią, porozmawiamy po tym, czy dalej będziecie tak samo uważać. Kończę teraz już, jeżeli o to chodzi. Mam szybkie trzy pytania, może nie tak szybkie, ale trzy. Panowie, w nawiązaniu do tego, co powiedział parę minut wcześniej Wojtek, a propos tego, jak ewentualnie będziemy kończyć ligi w momencie, kiedy wszystkie zostaną zawieszone, co sądzicie o pomyśle grania Euro za rok? Bo gdzieś już dzisiaj też krążyła plotka, że może zagramy to Euro we wrześniu. Dobrze wiemy, tak, że ta pandemia się skończy albo się nie skończy. W najbliższym czasie jakieś tam optymistyczne głosy są, że może czerwiec, przy założeniu, że powiedzmy uda się to uspokoić do... Słuchaj, wydaje się to najbardziej logicznym,
wydaje się to najbardziej logicznym posunięciem, żeby Euro odbyło się za rok, a najbliższe miesiące, żeby poświęcić na to, aby dokończyć rozgrywki już rozpoczęte, a nie rozpoczynać te, które się jeszcze nie zaczęły i które nawet nie mają jeszcze pełnego składu. A to ja tak samo parę dni temu też tak twierdziłem i jestem z tym, co brałem pod uwagę, że jeżeli do końca maja się to wszystko rozstrzygnie, znaczy rozstrzygnie, może skończy ten koronawirus, do końca maja, może ciut wcześniej, można to zrobić gdzieś, kończymy, zamiast Mistrzostw Europy gramy puchary, rozgrywki ligowe, wtedy nie ma tego bałaganu, łatwiej jest przenieść Euro, które się jeszcze nie rozpoczęło, bo tak naprawdę jeszcze nie wiemy, kto w tym Euro zagra, bo jeszcze nie mamy wszystkich uczestników, bo pamiętajmy, że w marcu są jeszcze eliminacje. No to tutaj bym tak zrobił, dokończył, a Euro zagrał za rok, jeżeli by ogólnie będzie można dokończyć, bo też nie wiemy, do kiedy tak naprawdę, albo kiedykolwiek zostaną wznowione te rozgrywki, gdzie będzie można bezpiecznie w końcu pograć w piłkę nożną, w koszykówkę, wszystko jedno w co, ale tak bym robił, że szukałbym raczej na razie czasu i terminów na to, by kończyć. Wiadomo, miałeś jeszcze jakieś pytanie? Tak, chciałbym jeszcze zapytać, czy uważacie, że UEFA już wielokrotnie nam pokazała w przeszłości, że nie do końca jest organizacją poważną i mam wrażenie, że też podczas tych ostatnich wydarzeń, tych bieżących wydarzeń, znowu się nie zachowuje tak, jak powinna. Dlaczego graliśmy dzisiaj te mecze Ligi Europy, skoro domyślam się, że i tak następne fazy tego pucharu i też Ligi Mistrzów nie zostaną dograne normalnie. Po co dogramy, po co narażamy piłkarzy? Oni muszą podróżować w jedną, w drugą stronę. Jasne. Nie wiem. Ale tutaj nie można mieć zaufania do UEFA, jeżeli w ostatnich latach, i pewnie za chwilę znowu się dowiemy, prezes i do FIFA, i do UEFA. Prezes FIFA o korupcję oskarżony, prezes UEFA, Blatter oskarżony, Platini oskarżony. Człowieku, no przecież tam łapówek tyle ponabierali, pooskarżali, że oni cały czas, kasa się liczy i oni będą te rozgrywki ciągnęli. Oni teraz padli na pomysł, żeby rozegrać pomiędzy Interem a Hetafe jeden mecz na neutralnym terenie. No przecież szaleństwo totalne. W trakcie rozgrywek nie zmienia się regulaminu. Regulamin jest mecz i rewanż w fazie play-off, a oni chcą zrobić jeden mecz na neutralnym terenie. Wszystko dla kas. Mani, dziękujemy bardzo. 22, 29, jedna ostatnia rzecz. Czy myślicie, że Korona Kielce jeszcze bardziej będzie miała przejebane przez tego koronawirusa niż miała do tej pory? Jak wiesz, jak zakończymy ligę i powiedzą, że to jest koniec sezonu, to spadnie. Zadam ci zagadkę. Okay. Co łączy Korona Kielce, Koronę Królów i koronawirusa? Do zobaczenia. 22 219 5031 to jest nasz numer telefonu. Zapraszamy. Dzwoncie. Halo, kto jest z nami? Cześć, Kamil z Krakowa. Cześć, Kamil. Chciałbym się spytać tak. A propos tych ostatnich zasrywów twitterowych po akcji hajtu Michniewicz, chciałbym się spytać, czy to prawda, że pan Tomasz ma bardzo poważne problemy hazardowe i wszyscy są z nim pokłóceni z tego powodu. Chyba by Czesław Michniewicz nie zmyślał. Nie wiem, ja akurat wszystko lubię z rzeczy zakazanych, ale nie hazard, nie żadne kasyna, także tam nie chodziłem nigdy, to nie mogę powiedzieć. Najlepiej byłoby się zapytać samego Tomka Hajty. Ale tak? To chyba nie jest wielka tajemnica. No nie, wiemy doskonale, Tomek grywał, nie wiem czy dalej gra, ale na pewno grywał, ale to jest tak jak tak mówię. No. Fortuny na tym grywaniu się nie dorobił, to na pewno. Nie wiem, że tak w kasynach można podorabiać się. No, ale jemu szczególnie się nie udało. Dziękuję bardzo za telefon. Czyli to jest jakby przyczyna tego, powiedzmy, trochę wycofania, tak? Słucham. To jest przyczyna jakby wycofania całego... Myślę, że to nie jest żadna nowa przyczyna. Myślę, że nie wiem, dlaczego wycofano. Jest ekspertem w jednej z największych telewizji w Polsce, więc nie powiedziałbym, że jest jakoś specjalnie wycofany. Dobra, a nie, jeszcze tak odnośnie jego samego, nie uważacie, że to jest jednak upadek trochę telewizji, że ktoś taki po tym jak na srogim kacu wychodzi ze studia, bez przerwy się myli, ludzie nazywają go, te wszystkie quizy etota, jak on z siebie idiotę robił, nawet chyba wy we dwójkę byliście wtedy w odcinku, jak pieprzył o Championship, to jest poważne? Słuchaj, tak dobrych ekspertów jak my nie ma nikt i nie bez powodu najlepsi są eksperci u nas.
czyli przyznaliśmy rację, tak? No, tak. Okej, okay, dobra. Jeszcze mam jedno pytanie. To w sumie bardziej będzie hejt na ciebie. No bo z racji, że ty się znasz na wszystkim i na niczym jednocześnie. To prawda, jednak... bardziej na niczym, ale mówię o wszystkim. Okej, okay. To czy jednak nie uważasz, że no może nie jakoś bardzo aktywnie, ale jednak starasz się obecną partię rządzącą promować, chociażby tym, że nie wiem, 30 sekund po tym, jak Morawiecki dał tą jakąś nagrodę dla Kubackiego, to ty jako totalny antyfan skoków, o czym podkreślałeś wielokrotnie, podajesz te informacje dalej. No to rzeczywiście straszne, że dziennikarz sportowy podał dalej informacje o nagrodzie dla sportowca. Ale ty pisałeś niejednokrotnie. Zdumiewające. Natomiast odpowiem ci na twoje pytanie bardzo chętnie. Jak już, nie kryłem się z tym w wielu wywiadach. Ostatnio był ze mną wywiad robiony przez Roberta Mazurka w Dzienniku. Tak. Ja nie lubię Platformy Obywatelskiej. Mówiąc szczerze, nie lubię bardzo Platformy Obywatelskiej za to, że kiedyś cichaczem na cmentarzu zmieniła prawo, na skutek którego, znaczy inaczej, spotkało się kilku gości na cmentarzu, ustalili sobie coś po swojemu i potem zmieniono prawo w taki sposób, że ja odczułem to na własnej skórze znacząco finansowo i od tamtej pory mam do tej partii wielki uraz i przeglądam się jej z podwójną uwagą i zazwyczaj ta uwaga jest taka, a nie inna, że mi się to, co oni robią, nie podoba. Mam prawo do swoich sympatii, do swoich antypatii. Jeśli uważasz, że akurat dziennikarz sportowy nie ma do tego prawa, no to ja cię rozczaruję. Ja będę ze swojego prawa obywatelskiego korzystał do woli. Nie mówię, że nie masz tego prawa. Jeszcze tylko pytanie mam do pana Wojtka, czy w związku jakby z pana dość głośno szerzonymi poglądami politycznymi nie pojawiają się między nami żadne sprzeczki w tymże zakresie? Nie, no gdzie? My tutaj o polityce nie rozmawiamy. Spotykamy się, by porozmawiać o różnych rzeczach, ale bynajmniej nie o polityce. Mamy troszeczkę... Czy ty naprawdę sobie tak to wyobrażasz, że wchodzimy do studia i zaczynamy rozmawiać o tym, co się w Sejmie wydarzyło? Nie, no. No okej, okay, no spoko. Dobra, na razie. Hej. Na razie, trzymaj się. Ale wreszcie dobre telefony. Brawo, idźmy tą drogą. Idźmy tą drogą. Tak dzwonimy. Zadajemy pytania niewygodne. 22 219 5061. Byłbym jednak wdzięczny, gdyby Wojtek też jakieś niewygodne pytanie w końcu otrzymał. Dziękuję. No dostałem przed chwilą. Dziękuję. Czy się nie bijemy? No politykę. Kto jest z nami? Prawie, że. Halo? Kto jest z nami? Halo, halo? Czy słyszysz nas? Halo? Tak, cześć, witam. Cześć, tu Błażej z okolic Krakowa. Pierwsza sprawa, cieszę się, że się dodzwoniłem po 25 razie, a nie tak jak koledzy po 500. Natomiast pierwsza sprawa, bardzo fajny kanał, idzie po chwale. Jeszcze drugi raz oglądam Hyde Park, ostatnio nie dzwoniłem, ale jak sobie potem po programie pomyślałem, że chciałbym jednak kogoś hejtować. No, co chciałem powiedzieć? Chciałem was pytać o zdanie, co sądzicie o studio Polsatu w trakcie Ligi Mistrzów, bo powiem szczerze, jak oglądam tą kuchnię, jak ktoś robi jakieś, nie wiem, żeberka na trzy sposoby, to mi się trochę czuję zażenowany i osobiście, no cóż mogę powiedzieć. No więc ja chętnie odpowiem. Ja zawsze, jak jest to studio Ligi Mistrzów, to robię się głodny i wychodzę do kuchni i potem go nie oglądam na skutek tego. Nie, mówiąc poważnie, ja, Wojtek, nie wiem, czy ty tak masz, ja oglądam mecze, włączam mecze równo z gwizdkiem i wyłączam równo po gwizdku. Ja nie oglądam w telewizji żadnych tych rozmów przedmeczowych i żadnych pomeczowych. Mam taki przesyt futbolu. Może to głupio brzmi, jak mówi to dziennikarz, który zajmuje się tym, żeby właśnie takie rozmowy też prowadzić chociażby w internecie. Natomiast ja sam włączam na początku, wyłączam na końcu. Mało tego, jak mecz mnie mega interesuje, się nim stresuje, to tym później włączam. Znaczy już celuję w pierwszą sekundę po prostu, żeby się przesadnie nie denerwować. Krótkie info dla reżyserki, wyłączył nam się podgląd. Jakbyście mogli coś z tym zrobić, byłbym wdzięczny. Znaczy ja mam podobnie. Ja na przykład, tak jak w przypadku Ligi Mistrzów, wczoraj sobie w trakcie przerwy wyszedłem z psem na spacer.
wykorzystuję takie rzeczy. Ja też, ja tylko ewentualnie gwizdek to mnie interesuje. A co do samych, ja byłem przy Lidze Mistrzów, jak wcześniej miał Polsat i też wtedy... Sowa. Czy jeszcze ty gotował? Nie, to wtedy Sowa gotował u nas, znaczy robił. Ale tam takie fajne były. Słuchajcie, Wojtek świetnie gotuje. Możemy, kiedyś zrobimy jakąś licytację, teraz, że ty gotujesz. A teraz wam nie ugotuję, bo nic nie ma w sklepach. Mało tego, Wojtek nie dość, że gotuje, Wojtek wszystko sprząta na koniec. Byście nie wyobrazili sobie. Wojtek, zanim może być najdłuższa impreza świata, może mogą wszyscy leżeć po kątach, ale Wojtek, zanim pójdzie się położyć, to wszystko pozmywa. Każdy talerzyk będzie dokładnie przetarty ręcznie i odłożony na półeczkę i dopiero potem pan Wojtuś idzie w stan odpoczynku. Zgadza się. W kuchni musi być porządek. Jak u szefa, kuchni. Oczywiście. Oczywiście. Jeszcze mam tylko jedną taką, też długi hejt może do ciebie, Krzyśku. Bo krótka konkluzja odnośnie koronawirusa. Wydaje mi się, że mimo wszystko pieniądze nie powinny grać roli w Ekstraklasie, w żadnej innej lidze. Według mnie zdrowie jest najważniejsze i módlmy się, albo no, miejmy nadzieję, że to się wszystko skończy jak najlepiej, żebyśmy mogli dokończyć te rozrywki w jakiś taki, albo nie inny sposób. Wszystkiego dobrego i życzę wam powodzenia w tym kanale. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Poprosimy o kolejne telefony. Czy jest z nami kolejna osoba? Witam serdecznie, Arek, Ostrów Wielkopolski. Cześć, witam. Chciałbym z racji tego, że to jest hate park i chciałbym zadać tutaj pytanie panu Wojtkowi Kowalczykowi, może bardziej hejtować, z racji tego, że jestem, lubię piłkę nożną i żużel. Chciałbym się zapytać, dlaczego pan Wojtek tak w niekulturalnych słowach odnosi się do Bartka z Brazylika, który został no, w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca naszego kraju pierwsze miejsce. To znaczy najbardziej popularnego, nie najlepszego. Moim zdaniem najbardziej popularnego, ale według mnie Lewandowski jest bardziej popularny, bo cały czas o nim piszą. Zwróć uwagę, na pierwszej stronie przeglądu sportowego nigdy nie zobaczysz Marzlika. Znaczy nie, ja nie zacząłem z Marzlika aż do tej pory, chociaż minęło już 2 miesiące nowego roku. Zakładaj plastron. Weź, już jestem. Także... Kaski już masz. Założyłeś mi coś, ja nie znam tej... Ja bardzo szanuję, bo każdy ma prawo do swojej, że tak powiem, subiektywnej opinii. Natomiast mówienie o kimś na... Chyba to pan używał Twittera w tym czasie, że ktoś jest, nie potrafi skręcić w prawo lub jest zmarniętym sportowcem. No dla mnie jako osobiście, dla osoby, która lubi żużel, mnie troszeczkę to uderzyło. No nie sądzi pan, że to mogło troszeczkę no, niesmak zostać odebrane przez kibiców, którzy lubią żużel? No ale no to tak jak na początku mówiliśmy, że mnie hejtują, lubię to i ja hejtuję, też to lubię. Zresztą aha, wiesz, no, także... Dlatego, no, jeżeli to jest hate park, no po prostu chciałem o... Nie, spokojnie. Przecież nie ma z tym żadnych problemów. No pamiętaj, no, przecież nie powiedziałem niczego złego na temat skrętu, że ktoś w prawo nie potrafi skręcić, tak? Wyobraź sobie, że tym motorem nie mógłby wyjechać na ulicę, bo nie ma hamulców. No, ja to rozumiem, tak? To no po prostu, no, z racji tego, że ja lubię ten sport i lubię piłkę nożną, bo jestem trenerem też dla młodzieżowych, jestem, że lubię oglądać żużel, bo żużel jest bardzo, że tak powiem, sportem, no troszeczkę bardziej, że tak powiem, motorycznie inaczej przysposobionym niż ja bym sobie tego życzył. Natomiast no, lubię to oglądać i mnie to osobiście, no tak jak wcześniej powiedziałem, troszeczkę uderzyło z racji tego, że no, człowiek trzeci polski mistrz świata na żużlu, tak? Dlatego po prostu tak dzwonię i chciałbym po prostu no, zwrócić na to uwagę, że czasami no, niektóre komentarze mogą odnieść taki, a nie inny skutek i moich, że tak powiem, kolegów, którzy lubią żużel, chodzą na żużel tutaj, że tak powiem, gdzieś tam w okręgu mojego miejsca zamieszkania, no to uderzyło, no nie ukrywam, że to troszeczkę może inny skutek miał być oczekiwany, natomiast no jeżeli pan lubi hejt i lubi jak pana hejtują, no to w takim razie ja nie chodzi o to, że ja pana nie lubię, po prostu no ta że tak powiem, opinia gdzieś tam na Twitterze, gdzieś na portalu społecznościowym mnie troszeczkę no, nie smaczyła, powiem w ten sposób. Przyjmuję to do siebie, spokojnie, jeszcze kilka dyscyplin olimpijskich, jak wspinaczka ścienna też niedługo dostanie. No, ale wie pan, na przykład w Finlandii, czy gdzieś tam piłka wodna jest też sportem i gościu wygrywa, jakaś reprezentacja wygra piłkę wodną i tam też ktoś może zostać najpopularniejszym sportowcem, tak? Akurat najpopularniejszym dla mnie był i tak Lewandowski, był najlepszym, najpopularniejszym i to z wielką przewagą, no. No, ja rozumiem, mamy ten temat już omówiony? Wystarczy, że skejtowaliśmy Wojtka plastronem. Wygląda jak głupek. Dziękujemy bardzo za telefon. Przydałby się motor. Umiesz jeździć na motorze? Jeździłeś kiedyś? Nie, ale siedziałem.
Jako, no to, jako pasażer. To duże osiągnięcie życiowe, naprawdę. Jako pasażer. 22 219 50 31. Czy jest z nami kolejna osoba? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Rafał z Gorzowa Wielkopolskiego. Cześć. O, żużel znowu będzie. Nie, no bez przesady, nie żużel. Ale tak nawiązując do poprzedniego tutaj rozmówcy, jestem ciekaw, bo pytanie do pana Wojtka właściwie. Bo pan Wojtek stwierdził na początku programu, że nie wstydzi się żadnych słów wypowiadanych przez siebie. Ja jestem ciekaw, w jakim stopniu jakby słowa wypowiadane przez pana Wojtka na Twitterze często są wypowiadane pod wpływem alkoholu. I to widać jednoznacznie. Jestem ciekaw, w jaki sposób te słowa są świadome. Ale to wiesz, ja ci mogę powiedzieć, że ja praktycznie ten Twitter jak oglądam, to wszyscy piszą pod wpływem alkoholu, bo też to widać. Ja jak widzę polityków, to wszyscy są pod wpływem alkoholu, bo to widzę. No przecież nie można kłamać. No nie można kłamać, ale to jest jakby, to nie jest jakiś policzek w twarz kibiców w taki sposób, że wypowiada się pan na publiczne tematy dotykając kibiców. Ale powiedz mi, jak spojrzysz na Twittera, to tam widać, że ktoś jest po alkoholu? To jakiś znak masz, tam napisane jesteś? No to nie jest, że jest napisane, ale chodzi o to, pod jakim kątem pan to pisze i w jaki sposób. No to nie jest poważne. Pisze na trzeźwo. Z Marzlika. Czasami. Zawsze. No to jest jak w przypadku z Marzlika. No było pisane i było jednoznacznie widać. To nie jest poważne. Może nie być poważne, ale przy Marzliku też pisałem na trzeźwo. No nie było tego widać. A czuć było? Może czuć było. No jak nie widziałeś, to może czułeś. No oczywiście, no było czuć. Pomyśl sobie, bo jakby pisał po pijaku. Tak, było czuć. No dobra, nie zawracam głowy, skoro pan tak to interpretuje, no. Dziękujemy bardzo. Pamiętaj, że każdy interpretuje, jak mu się podoba. Przypominamy, że obserwowanie Wojciecha Kowalczyka na Twitterze oraz w jakichkolwiek innych mediach nie jest obowiązkowe. Tak jest. Nie jest obowiązkowe. Sympatia wobec Wojtka nie jest obowiązkowa, chociaż powszechna. No i tyle. Teraz Wojtuś, zadzwonimy, bo wyobraź sobie, napisał do mnie Czesław Michniewicz, że on chce zabrać głos, bo jego tutaj wywołano do tablicy, więc mamy go na linii. Halo Czesiu. Halo? Halo? Czy to Czesław z Gdyni? Tak, ale wiesz co, chyba muszę wyłączyć, bo oglądam was jednym okiem i patrzę też na Ligę Europy. Rangersi się męczyli tutaj z Leverkusen, ale też przysłuchiwałem się dyskusji i słyszałem, że dostawałeś cięgi za mnie. Jeśli ktoś ma dostawać cięgi, to wolę, żebym to ja mówił, bo ty niczego złego nie zrobię, zresztą podobnie jak ja. Ja chętnie kiedyś się wybiorę do ciebie, jak już będzie troszkę więcej czasu. I odpowiem na wszystkie pytania. Chcesz być zhejtowany? Dużo, a odpowiedzi są proste. Halo? Halo? Chcesz być zhejtowany tutaj indywidualnie i osobiście, jak nie rozumiem? Nie ma problemu, oczywiście, że tak. Także ja tutaj jestem otwarty. Z tym, że mówię, no musimy poczekać na lepszy, wygodniejszy termin. Zobaczymy, co będzie z meczami eliminacyjnymi. Czy będziemy grali w Białymstoku, czy nie będziemy grali. Jeśli nie będziemy grali, to czas będzie troszeczkę więcej. Jeśli będziemy grali, to po meczu w Białymstoku chętnie się wybiorę kiedyś do programu i odpowiem na wszystkie na te absurdalne, na poważne, niepoważne pytania i na temat o mnie, o naszym przyjacielu, ekspercie, o którym ostatnio było głośno. Też parę zdań powiem, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Także ja nie mam nic do ukrycia i chętnie się podzielę spostrzeżeniami. Dobrze, a czy możemy w takim razie odpowiedzieć pierwszemu, skoro my mamy za ciebie się nie tłumaczyć, to czy możemy pierwszemu z naszych widzów odpowiedzieć? 711 połączeń z Ryszardem Fortblichem. Krzysiek, no myślę, że czas, żeby chyba wrócić do tego, do czego mówiłeś. Ja to dokładnie opisałem 10 lat temu, to dziś w internecie nic nie ginie. 10 lat temu opisałem dokładnie szczegół po szczególe wszystko, cały ten okres, o którym się tyle mówi, pisze i tam jest, no nie opowiem na te pytanie jednym zdaniem. Trzeba to wszystko przeczytać, tego jest bardzo dużo. Ale jeśli ktoś chce naprawdę zagłębić i chce poznać wszystkie szczegóły, jak ta sytuacja wyglądała tu 15-16 lat temu, to tam jest dokładnie to wszystko opisane, a zrobiliśmy to 10 lat temu, pamiętasz, tam
blogu, który miałem u ciebie, pisałem i wtedy można sobie szybko przesypać. Także jak ktoś sobie dobrze przygotowany do programu, kiedy będę u ciebie, to radzę sobie to przeczytać, będzie więcej pytań. Dobrze, czyli obiecuję, że tu przyjdziesz i odpowiesz na wszystkie hejty. Oczywiście, tak. Oczywiście tak, ale ja mówię, no, musimy ustalić dokładny termin. Wszystko zależy od tego, czy będziemy grali mecz z Łotwą. Oj, chyba pies sobie rzucił kość po schodach. Czy będziemy grali z tą Łotwą, czy nie będziemy grali z Łotwą i wtedy ustalimy termin. Ja chętnie jestem do dyspozycji. No to dobrze, super. Prawem dzwoniącego do nas, mimo że to my dzwonimy, jest hejtowanie dzisiaj Wojtka. Czy chcesz mu powiedzieć coś niemiłego? Jestem o tym plastru, który założyłeś, ale ja mam wrażenie, nie, już go muszę zdjąć, bo grzeje i w klatkę, i w plecy, a cztery koła w lewo już przejechałem. Tak, wiesz, powiem tak, ja akurat w przeciwieństwie do Wojtka lubię żużel, także ja tutaj bardziej był po stronie żużlowców wszystkich, ale Wojtki się mamy kupę lat, ja mogę tylko potwierdzić to, o czym mówiłeś, że Wojtek to jest bardzo porządny chłopak, jeśli chodzi o dyscyplinę w kuchni, o gotowanie. Przekonaliśmy się o tym w 2008 roku na Mistrzostwach Europy, gdzie byliśmy prawie miesiąc wspólnie. I zawsze Wojtek się kładł jako ostatni, stawał jako pierwszy. Zawsze kuchnia była wysprzątana na bólu i na pewno to żeś go zhejtował, naprawdę. Jezus. Dziękujemy ci bardzo za telefon, pozdrawiamy Gdynię. Miał być hejt, sorry Wojtek, nie wyszło. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Gdynię, prosimy o następne telefony 22 219 50 31. To jest nasz numer telefonu, dzwońcie z każdą sprawą. Kto jest z nami? Halo, halo. Halo, witamy. Dobry wieczór panowie, ja mam takie pytanko do pana Wojciecha. Podczas gry w Real Betis, tak szacunkowo, jaka kwota poszła na alkohol? No tak mniej więcej, no nie ma co tam się rozdrabniać, nie? Kilkadziesiąt tysięcy peset. A po ile jest peset? Nie wiem, bo już nie ma. Ale było grubo chyba. No nie wiem, przelicz sobie, znajdź, jaki to był cennik, przelicznik. No, powiem ci, że wina były bardzo dobre. Pamiętaj, że w Hiszpanii nie ma mocniejszych alkoholów poza whisky, a ja whisky nie lubię. Czyli wina, no, i piwo. Czerwone czy białe? Czerwone. Ja też czerwone, nie lubię białego. Białe to tak się nauczyłem dopiero na Cyprze pić. No to zrobiłem swoją ciekawość. Na koniec malutkie pozdrawianka tutaj do znajomych. Karol Koman, Karol i Jeleń, pozdrawiam panowie. No i panowie, was też pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Dalej ten program. My ciebie również pozdrawiamy. Trzymajcie się z tym wirusem. Nie będziemy się ściskać, nie będziemy się trzymać. Będziemy na odległość się pozdrawiali i dodawali sobie otuchy. Dziękujemy bardzo za telefon. 20 tysięcy ludzi nas ogląda w tym momencie, a jest 23, to nie jest najgorszy wynik. Pamiętajcie, że aby uniknąć zarażenia koronawirusem, należy dać łapkę w górę, dać suba i dać dzwoneczek. Dziękuję bardzo. Poprosimy o kolejny telefon. Polej. Halo, halo. Halo, witamy. Dzień dobry. Ja ogólnie miałem zacząć od hejtu na pana Wojtka. Mimo że go lubię, to nie lubię ogólnie oglądać go w studiu. Ale jak zobaczyłem dzisiejszy występ pana Wojtka w najlepszej lidze świata, to panie Wojtku, szapoba, wystąpił pan lepiej niż nie jeden pseudoekspert z Polsatu. Wiesz, no, oglądałem te mecze, no, co mam ci powiedzieć? Nie każdy ekspert może to sobie powiedzieć. Mam to do siebie, że oglądam mecze. Jeszcze jedno szybkie pytanko. Jak wiemy, znaczy jak wszyscy wiedzą, to Etoto jest waszym głównym sponsorem i się z tym nie kryjecie, ale czy macie jakiś pomysł, żeby wprowadzić wsparcie od widzów? Wiesz co, to chyba pytanie bardziej do mnie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. To znaczy jest oczywistym, że koronawirus w pewien sposób burzy nam plany biznesowe. To znaczy było bardzo wiele kontraktów dopiętych, prawie dopiętych na półmetku na maj, czerwiec, lipiec, na euro, na igrzyska. Był sponsor na Ligę Mistrzów, która została zawieszona, więc bardzo wiele tych deali no, poszło z dymem, nie? Więc będziemy musieli, jutro mamy takie spotkanie założycielskie, będziemy musieli trochę
jakby zastanowić się, jak funkcjonować w czasach gorszych, w czasach kryzysu i jakie rozwiązania zastosować. Nie wiem, w którą stronę pójdziemy, nie chcę też się wypowiadać za moich wspólników, bo pewnie rozwiązań jest dużo. Na pewno poradzimy sobie jakoś, tak mi się wydaje przynajmniej. Aha, rozumiem. I jeszcze tak na koniec, jak zobaczyłem, że się do was zadzwoniłem, to mnie złapał taki stres, że się nawet zapomniałem przedstawić. Także Jakub z Michorzewa jestem. Siema Jakub, dziękujemy bardzo za telefon. To dzięki, pozdrowienia, dzięki. Trzymajcie się, na razie. Dzięki, dzwońcie do nas dalej, dzwońcie dalej, czekamy na kolejne telefony. Halo, kto jest z nami? Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Damian z Bielawy. Cześć. Ja mam takie dwa tematy to poruszać. Ja chciałem poruszyć temat odnośnie meczu Liverpool Atletico Madryt i Ekstraklasy. Po pierwsze chciałem taki poruszyć temat, że czy jest w ogóle sens utrzymywania zasady bramek na wyjeździe, bo to jest według mnie przepis głupi, a po drugie słuchałem dzisiaj w wypowiedzi prezesa Pońka odnośnie Ekstraklasy i tam była mowa o kontraktach, że to tak, że to nie jest takie łatwe zawiesić. I uważam, że w obecnej sytuacji koronawirusa ja bym miał gdzieś te kontrakty, bo gdzieś jednak sobie życie jest najważniejsze. No dobrze, ale miałbyś gdzieś te kontrakty w jakim znaczeniu, że byłbyś prezesem klubu i miałbyś przed sobą wizję płacenia przez 4 miesiące i powiedzmy wypłacenia, nie wiem, 6 milionów złotych, ale jednocześnie wizję braku przychodów na 6 milionów złotych, to wtedy co byś zrobił? No wydaje mi się, że pieniądze nie są najważniejsze, jednak no... No najważniejsze, ale skąd byś wziął te 6 milionów? A nie wiem skąd, no właściwie. No właśnie. A jak to jest nie 6, tylko 12 na przykład w niektórych klubach? Albo 24? Sytuacja trudna, ale mówię, według mnie życie zdrowie najważniejsze. No to skoro życie i zdrowie jest najważniejsze, to może piłkarze powinni powiedzieć, słuchajcie, my przez najbliższe pół roku nie chcemy być piłkarzami. Wtedy prezesi mówią, spokojnie. Piłkarz Kuba Bościkowski, że powinien zawiesić Ekstraklasę. Ale Kuba w Wiśle zarabia 500 zł i ma na koncie, wiesz, parędziesiąt milionów, no. Tak jest moje zdanie, no tak uważam. No nie, no jasne, tylko chodzi o to w tym programie, żebyśmy się trochę posprzeczali. Nie, no nie mam wymiaru hejtować akurat. Nie, no to sprzeczka nie. A co tam było z tym Liverpoolem? Że chodziło o zasadę bramek na wyjeździe. Wydaje mi się, że jednak jesteśmy na tyle współcześni, że jednak chyba wydaje mi się, że utrzymywanie zasady bramek na wyjeździe no nie jest to coś potrzebnego, że jednak drużyna, która wygrywa, to wygrywa 1-0 u siebie, a później przegrywa 2-1 czy jakoś tak, to jest premiowana tym, że strzeliła więcej bramek. No to nie jest według mnie fair i w takim momencie powinno być do gry. Bramki na wyjeździe, nie fair są bramki na wyjeździe odliczone. No ale wczoraj to się wczoraj nie wydarzyło. Wczoraj się nie wydarzyło, ale no, było ryzyko, że się wczoraj wydarzy. Nie, ale ogólnie tak. No, pamiętam chociaż mecz chyba w roku 2009, gdzie była remis na Stamford Bridge, Chelsea, Barcelona 1-1. Barcelona awansowała do finału. Według mnie wtedy powinna być dogrywka. Tak? To by było wtedy fair. A tak? Nie, no, zgadzam się, że wczoraj przystanie 2-2, pewnie jakby to Morata może by tej trzeciej jeszcze, jakby Liverpool wiedział, że dochodzi do karnych. Czyli było 1-0 tu, 1-0 tu, w dogrywce jest 1-1. Tak. Ale ja się zgadzam z naszym widzem, że przepis o premiowaniu bramek na wyjeździe jest niesprawiedliwy, niesportowy i zabija futbol, ponieważ drużyny grające u siebie dla swoich kibiców, wtedy gdy trybuny powinny nieść tych kibiców, marzą tylko o tym, żeby nie stracić gola u siebie. Moim zdaniem to jest przepis, który blokuje mecze, sprawia, że te mecze są brzydsze. Uważam, że sport zyskałby na tym, gdyby gospodarz chciał u siebie wygrać 4-3, a nie 1-0. No to zgadza się. Ja też już mi się wydaje, że jak już się tyle zmienia w piłce nożnej i tyle tych różnych przepisów, to i ten przepis też można byłoby zmienić. Tym bardziej, że w Anglii nie przeszkadza, że grają praktycznie zawsze, od zawsze w takim, w innym. Tam się nie ma bramek na wyjeździe strzelanych w pucharach żadnych angielskich. Okej, dziękuję bardzo za telefon. Poprosimy kolejnego widza, słuchacza. Halo? Halo? Czy jesteś z nami?
Tak, tak. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Maciej z Warszawy, z tej strony. Cześć, Maciej. Cześć, cześć. Wiecie, co ja powiem, no, bo to musi być jakiś hejt, prawda? No, nie tak, musi, ale byłoby to mile widziane. Wojtka. No, muszę przyznać, że Wojtek jest bardzo brzydki. No, jest jeden z najbrzydszych chyba właśnie dziennikarzy sportowych, jacy dziennikarze, no, byli piłkarze ekspertów w telewizji, no, że dobrze się go słucha, natomiast niezbyt dobrze się patrzy. No i chciałem też stanu zapytać, ile byś mu dał tak na od 1 na 10? Wojtkowi? Tak, tak. Wojtkowi dyszkę, on mnie tak kręci, że gdybym w ogóle wolał facetów, to bym na kolanach u niego dzisiaj usiedział, wiesz? Co, gdybym był ładny, to bym nie brał udziału w programach sportowych, tylko poszedłbym gdzieś tam opowiadać o jakichś tych pasarelach i takich tych innych, wiesz, modnisiach. No wiesz, znasz tam, jest tam kilku takich, także spokojnie. No jest. Dobra, nic, ale i tak jesteście super, dzięki. Dzięki, dobra. Pozdrawiamy. Operację plastyczną będę musiał przejść. Ale mi się podobasz, mówiłem. No, witamy, cześć. Cześć, tu Patryk z Bielska. Słuchajcie, czy zawieszenie rozgrywek to nie lepiej dla polskiej piłki, że nie odbędą się europejskie puchary, tak zwane eliminacje do Ligi Europy, czy do Ligi Mistrzów? No, największy strach teraz w polskich klubach jest taki, że futbol wróci do grania przed europejskimi pucharami i będzie musieli się w nich skompromitować po raz kolejny. Pocałunek no śmierci tak zwany nastąpi. Ale zobacz, jakbyśmy tak ligę kończyli w czerwcu, zobaczylibyśmy, byli przygotowani na lipiec. Mm-hmm. Mecze o stawkę w czerwcu, kończymy ligę, zero wakacji, tylko od razu. Łapiemy tych wszystkich, no dobra, wystarczy, że drugie łapiemy tych wszystkich i gramy. O. Takie, co sądzicie o grze Podbeskidzia w pierwszej widziałeś dzisiaj wpis, zonie. Poczekaj, ja muszę to znaleźć, czy widziałeś dzisiaj wpis o przyszłości Korony Kielce? Czekaj, kto to wrzucał na Twittera, muszę to znaleźć, wiem, taki... Niestety nie widziałem, pewnie na Twitterze. Poczekaj, ja ci zaraz powiem, co, jak to będzie z pucharami, bo jest taki wpis w internecie. Rozgrywki w całej Europie zawieszone, tylko w Polsce od Tatrzy Maryi zawsze dziewicy gramy do ostatniego żywego broszka. Rok 2020 Europa zaczyna oglądać ekstraklasę. Sezon 2020-2021, cały świat w epidemii, polska liga gra dalej. Świat wykupuje prawa do transmisji do ekstraklasy. Dochód na klub przekracza 400 milionów euro za transmisję. Okienko transferowe w 2020, zima. Korona Kielce kupuje Van Dijka, Ronaldo i Mbappe. Korona Kielce mistrzem kraju. Sezon 2021-2022. Kluby europejskie ruszają z ligami, ale finansowo niestabilnie. Wykorzystuje to Korona Kielce, kupując Messiego i parę gwiazd. Koniec sezonu, Korona Kielce zdobywa Puchar Ligi Mistrzów. Taka jest przyszłość futbolu nad Wisłą. Dosadnie wytłumaczone, także pozdrawiam was, dzięki. I też jeszcze pytanko miałem odnośnie tego Podbeskidzia. Jak tam oceniacie grę w pierwszej lidze Podbeskidzie? Czy jest gotowe na ekstraklasę, czy nie? Tak. Ja widziałem ten mecz z Wartą poniedziałek, bo stwierdziłem, że lepiej oglądać mecz Podbeskidzia z Wartą, bo to są kandydaci do awansu, niż Korony z ŁKS-em, bo to są spadkowicze. I fajnie, podobało mi się Podbeskidzie. Niż teraz jakiś Tiarnan, czy Bóg wie co. Dzięki bardzo. Pozdrawiam, fajny kanał. Dzwońcie do nas dalej, jeśli komuś Kowal nie podoba się z wyglądu, to jest to dobre miejsce, żeby mu to powiedzieć, aczkolwiek jeśli się podoba, to też nic z tego, Wojtek, masz szczęśliwą rodzinę i nie interesują go tutaj zaloty telefoniczne. Nie. Czy mamy kolejnego gościa? Halo, witamy. Halo, cześć. Cześć. Cześć, misie kolorowe, mam parę hejtów i jedno w sumie pytanie. Dawaj. Także od czego by tu zacząć? Stanu, no ciebie chciałbym fejtować za to, że mówisz kogo witam, kogo goszczę, to nie jest twój tekst. No przecież ja powiedziałem, czy to jest tekst. To jest tego pana kogo witam, kogo goszczę na statku w Bydgoszczy, tego pana Rykowskiego zdaje się, tak? Z programu Piraci. No właśnie, no to musisz z tym uważać. A przecież ja mu oddaję szacunek tym tekstem, to jest tak jakbym cytował Norwida. No może. Kowal, ciebie chciałbym sejtować za to w ogóle, jak ty się wyrażasz na tym Twitterze, co? Jak to jest? No, po polsku. No po polsku, wiesz, gościu, no jak tak można? Dzieci patrzą na to wszystko, a tam lecą jakieś gówna, jakieś takie przekleństwa, no proszę cię. No ja tam się uczę od najlepszych.
Nie, no dobrze. Żartuję tylko. Mam do was dwa pytania. Jedno do Kowala, drugie do Stana. Kowal, co sądzisz o postawie trenerskiej Alberta Saladesa oraz co sądzisz o transferze Thierry'ego Correa? Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Prawego obrońcy. Jeżeli będziesz wiedział, o jaki klub chodzi, no to bardzo zaplusowałeś u mnie. A drugie pytanie może od razu do Stanu. Kiedy wprowadzicie jakąś opcję, jak to powiedzieć, donate'ów. Słuchaj, donate'y są otwarte 24 na dobę, możesz wejść na adres www.siepomaga.pl i tam donate'y dla nas na pierwszą, lepszą zrzutkę i jak pomyślisz o nas ciepło i napiszesz, że nas pozdrawiasz, to będą wspaniałe donate'y, więc pomagajmy dzisiaj nie nam, tylko tym najbardziej potrzebującym. Jak będziemy my potrzebowali pomocy, to się na pewno do was uśmiechniemy. Oczywiście, tylko że wiesz, jakby nie patrzeć, te donate'y by poszły do was, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby ten donate został wypowiedziany na streamie, tak? Aha, okej, dobra, bo ja to Michał Pol jest tym lepszy. Przegadam jutro sprawę z nim. A teraz Wojtek, co z tymi transferami? Znaczy, okay. co do Walencji, no to tam wszyscy cały... Okej. Nie, przecież Marcelino musiał zostać po rozpoczęciu sezonu. Przecież on był zdobywcą Pucharu Króla i później te zmiany. Bałagan totalny. Oczywiście w trakcie sezonu doszło trochę kontuzji, no ale też to nie tłumaczy tej postawy i tego wszystkiego, co tam w tym klubie się wyprawia. Znaczy tam Celades. Przecież ci piłkarze najpierw nie chcieli z nim pracować po zwolnieniu Marcelino, a teraz no, nie mają innego wyjścia, no to pracują. Ale jak pracują, no to widać... Widać było w tych dwóch meczach z Atalantą Bergamo. Troszeczkę na śmieszną drużynę Walencja wyszła w tych meczach. No właśnie, jestem ciekawy, czy to Atalantę zweryfikuje jakiś lepszy klub, bo wdać sobie bić 8 bramek w dwóch meczach, no to szanujmy się trochę. No wiesz, bardziej na miejscu Atalanty bardziej bym się martwił o te 4 stracone z Walencją bez napastnika, to wiesz. Mi się wydaje, że właśnie tutaj chyba będzie duży problem Włochów, ale w następnej rundy może nie być, także spokojnie. No to dzięki wielkie i do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Czy mamy kolejnego widza z nami? Poprosimy o ściszenie wszystkich odbiorników, sprzętów i tak dalej. Jak masz inteligentną lodówkę, to również należy ją odłączyć od prądu. Halo? Siema. O, okej, już słyszę. Jesteś. No siema, rozmawiamy. Okej. Sorry, bo tutaj takie przesunięcie. Krzysiek ze Stucina, ja tu dzwonię, żeby troszeczkę hejtować. Przede wszystkim tak, chciałbym hejtować wirusa najbardziej, bo pokrzyżował wszystkie moje sportowe plany. Tutaj bardziej siatkówka sportowo. W Szczecinie odwołali nasze rozgrywki, a chcemy przywrócić tutaj siatkówkę na szczeblu centralnym w Szczecinie i... No dobra, hejtujemy wirusa. Nie wiem, czy on nas słyszy w tym momencie. Mam nadzieję, że żaden z nas go nie ma, więc nie słyszy, ale hejtujemy. Ale zawsze hejtować go z wielką chęcią. Tutaj chciałem na antenie. Niech nas słyszy, niech ucieka, niech wszystko wraca do normy. No i drugi taki mały hejt, trochę małostkowy dla ciebie, Krzysiek. Ze względu, że no jesteś kibicem Barcelony, a ja kibicem Realu Madryt, także na Twitterze po prostu nieraz jak czytam twoje wpisy, to no ale rozumiem cię, sam przeżywam takie same emocje w drugą stronę, jest roller coaster niezły, także po prostu mały hejcik za to. Słuchaj, gdyby nie ta rywalizacja, gdyby nie wielki Real Madryt, nie było wielkiej Barcelony, gdyby nie wielka Barcelona, nie byłoby wielkiego Realu Madryt. Rywalizacje takie wewnętrzne napędzają, popychają do rozwoju i tyle. Futbol polega na wbijaniu sobie szpileczek również do pewnej granicy. Wzajemny szacunek musi występować, ale też nie przesadzajmy jak wielki. Musi być jakaś pikanteria w tym wszystkim. Wydaje mi się, że mimo wszystko granicy na Twitterze względem Realu Madryt nie przekraczam, mimo że w każdym meczu Realu, który oglądam, mam nadzieję, że Real przegra.
Muszę znaczy, powiedzieć, że Real ma kapitalny hymn klubowy i jak tam się słucha tego hymnu na stadionie na żywo, to człowiek myśli, że to jest jedyne takie miejsce na świecie, gdzie wszystko jest tak wzniosłe, tak dumne i czuć historię tego klubu. Ja też bym chciał, żeby w Hiszpanii już ta liga się zakończyła i więcej nie grali, to, bo się obawiam, że mistrzostwo Barcelona może stracić. A tak, tam powinni w ogóle już nie grać. Koniec sezonu. I będzie co? 12 lat, dwa mistrzostwa Realu Madryt. 9 Barcelona, jedno Atletico. To taka statystyka pod Zagłębie Lubin w Polsce. Ale to my chyba słuchacza schytowaliśmy. Poszła kontra, przepraszamy cię bardzo. Możesz nam na koniec coś dofasować. Pięknie mnie schytowaliście, to naprawdę myślę, że coś ten, nie, moim życzeniem jest tylko to, żeby to się nie skończyło w taki sposób, że nie będzie można jakiś racjonalny sposób wyłonić mistrza i będą po prostu... Mistrz jest wyłoniony racjonalnie, wystarczy spojrzeć na tabelę. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. 22 219 50 31 to jest nasz numer telefonu. Kogo tym razem mamy u nas? Kogo witamy i kogo gościmy? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja jestem Kazo i jestem studentem prawa i dzwonię do mojego iPhone'a. No. I miałbym prośbę do pana Krzysztofa Stanowskiego. Mhm. Właśnie tylko pozwolę. Chciałbym, żeby odbanował pan użytkownika DXBiz na Twitterze. Nie zrobię tego, ponieważ na Twitterze banuje jedynie skrajnych nudziarzy, skrajnych chamów oraz ludzi, wobec których odczułam skrajną antypatię. Są to uczucia, które się u mnie nie zmieniają, w związku z czym obawiam się, że gdybym go odblokował, to znowu spotkałoby mnie rozczarowanie, więc nie zrobię tego. A, rozumiem. No to kolejny jest jakiś program do hejtowania, no to chciałbym hejtować Jurgena Klopa i jego żółte zęby. No i w sumie tyle. Ja nie usłyszałem dobrze. Jurgena Klopa i? I kogo? Jego żółte zęby. Białe ma, nie przesadzaj. No, wielu dentystów na tym spędziło całe popołudnia. Już nie żartuj, że ma żółte. No, ale trener Liverpoolu to nie jak koń, trzeba mu w zęby zaglądać. Tak. No dobrze, rozumiem, no. Dzięki, ale pozdrawiamy. Tak, dziękuję. Studiuj to prawo, żebyś miał na nowego iPhone'a. Pewnie wyjdzie we wrześniu znowu jakiś. Żebyś nie został w tyle na uczelni. Dzięki. Zapraszamy kolejnego widza. Halo. Dobry wieczór, Michał z Rzeszowa. Dobry wieczór. No ja bym chciał zhejtować Kowala. Przede wszystkim za to, że w waszej wspólnej książce napisaliście, że whisky było pite na zgrupowaniach kadry, a teraz Kowal mówi, że nie lubi whisky, więc chciałem się zapytać, gdzie mówił prawdę. Czy w książce, czy teraz? Na zgrupowaniach. Mój hejt na Kowala to jest... Czy Kowal, nie uważasz, że troszeczkę przepiłeś swoją karierę? Czy nie uważasz, że jeżeli skupiłbyś się bardziej na piłce, to może byś był lepszym piłkarzem, może byś troszeczkę więcej zaszedł, bo naprawdę miałeś talent? No to może i tak. Tylko, że to były takie czasy, że chyba wszyscy pili, którymi ja grałem w piłkę. No to były takie czasy komunistyczne, wiesz, wchodziło się do tego wielkiego sportu i tak dalej, i tak dalej. I można byłoby to tak określić. I jakoś tam, no ale co, tego nie zmienię i mi się to bardzo podobało. Ja wchodziłem do klubu, do poważnej piłki, to nikt nie chodził po galeriach, bo ich nie było, nikt nie miał telefonów, internetów, Netflixa, bo też nie było i gdzieś trzeba było urozmaicić sobie czas, a wiadomo, czym najlepiej, jak się nic nie robi i się nudzi. Czyli trzeba gdzieś chodzić po imprezach. Takie to było życie. Zresztą chyba nawet jakbyś popytał Zbigniewa Bońka, Janka Tomaszewskiego, mieli podobne. A co do tego pierwszego, mówisz o tych zgrupowaniach kadry, tak, co pisałem? Tak, no bo tak. Pamiętaj, że no, tak, jakby przyjeżdżał Barek z wódką whisky, no to jedni pili whisky, a jedni pili wódkę, jedni jeszcze z piwem. Także wiesz, no, ja jednak jestem zagorzałym fanem płynów, które mają biały kolor, a nie kolorowy. Okej, rozumiem. Życzę dobrej nocy. Dziękujemy bardzo.
Dzięki. Trzymamy już kolejnego widza z nami. 23.22, mnóstwo ludzi jest ciągle z nami. Halo, czy jesteś z nami także za telefonem? Halo? Witam. Cześć, witamy. Łukasz ze Szczecina. Dobry wieczór. Cześć, cześć. Słyszycie mnie? Tak, tak. Tak, słyszymy. Cześć, Stan, cześć, Kowal. Jako że jesteście fanami Barcelony, ja też jestem fanem Barcelony, chciałbym was zapytać o ten klub, tak? No, chciałbym skrytować dosyć mocno sytuację, jaka się dzieje w tej chwili w Barcelonie. Jeszcze takiego bajzlu, jaki tam jest, no, można powiedzieć, nie widziałem. I co uważacie na ten temat? Znaczy... No tak, zgadza się. Mi się wydaje, że oni tam wcześniej, oni przebili, znaczy oni tak, oni zaczęli, tak? Teraz jest bałagan gdzieś na całym świecie, jeżeli chodzi o koronawirusa, a tam już w tej Barcelonie od kilku miesięcy trwa całkowity bałagan. Wiesz, dobrze się już dzieje, przynajmniej na stadionie, że już powoli te chusteczki są w stronę, kibice z chusteczkami chodzą na Camp Nou i tego prezydenta chcą delikatnie gdzieś tam odsunąć. No, całkowity, wiesz, brak transferów, to chyba najbardziej widoczne i nie wiadomo, co się zmieni. Transfery są, ale... tylko idiotyczne. No nie, no, ale no, brak transferów poważnych, tak, no bo dzisiaj ktoś powie, że ściągnęli tego Brad White'a, fajnie biega, szybko biega, tylko ja chciałbym, z tego co wiem, to ściągali napastnika do grania i strzelania bramek. Na razie gościu strzelił tyle samo, co Seranen z Wardze, no to Gdynia, no to wiesz, no, dla mnie napastnik, który nie strzela bramek, to nie napastnik. A zapytam was o taką, jak widzicie przyszłość Barcelony, bo nie uszukujmy się. Messi im zrobił dużo dla tego klubu, ale czy nie macie czasami przeświadczenia, że no gdzieś tam ten genialny piłkarz robi się no gdzieś tam problemem dla tej drużyny, bo ja mam przeświadczenie, że każdy szuka tego podania do Messiego. Ci zawodnicy są, można powiedzieć, ubezwłasnowolnieni. Ale to chyba trochę byśmy odwrócili kolejność, no bo to jednak rolą zarządu Barcelony jest dobrać takich piłkarzy wokół Messiego, którzy będą w stanie z nim grać w piłkę i chociaż trochę mu dorównywać poziomem, a nie, że wyjmiemy Messiego, wstawimy tam jakiegoś średniaka i wszyscy zaczną sobie średnio kopać wzajemnie i z wzajemną satysfakcją. Messi jest najlepszym aktualnie strzelcem Ligi Hiszpańskiej i ma najwięcej asyst w Lidze Hiszpańskiej. I upatrywać akurat w nim problemu, a nie w tych wszystkich niedojdach naokoło, byłoby chyba jednak skrajną niesprawiedliwością, tak mi się wydaje. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Tak, mów. Piłkarze Coutinho, Dembele i Griezmann. No, no ale Griezmann, co ten Coutinho zrobił w Bayernie Monachium? Czy on jest jakąś pierwszorzędną gwiazdą w Bayernie Monachium? Nie jest. To wina Messiego, że Dembele jest jakimś skrajnym durniem? No nie. Spójrz na to w ten sposób. Przecież bez Messiego ta drużyna, nie wiem, czy ona byłaby dzisiaj w pierwszej czwórce Ligi Hiszpańskiej. Nie, no absolutnie nie. Mówię na ten moment, tak? Czyli dzisiaj jest liderem z Messi, a bez Messiego pewnie była gdzieś na piątym, szóstym miejscu. I to jest chyba taki największy problem. To jest chyba taka dobra odpowiedź. Muszą znaleźć zawodników do Messiego, a nie poza Messi. Taka jest rzeczywistość. Dopóki on będzie grał w Barcelonie. Kogo widzicie przyszłościowo w roli trenera dla takiej drużyny? Czy uważacie, że poprzedni z kolei jest Valverde? Według mnie no nie miał facet gdzieś tam charakteru, nie miał pomysłu. Ta drużyna kulała się, bo się kulała, bo byli tam zawodnicy na jakimś poziomie i jakoś to szło. A Setien, no może ma facet jakiś pomysł, lubi ofensywną piłkę, ale czy to jest trener pokroju Barcelony, też mam wielkie wątpliwości. Nie jest. Nigdy tak wielkiego klubu nie prowadził i... Nie wydaje mi się, żeby on tutaj cokolwiek nowego mógł wymyślić i to jest... Będą zmiany, ale według mnie będą dopiero zmiany po odejściu Bartomeu z funkcji prezydenta klubu. Przyjdzie nowy prezydent... Jeszcze jeden hejt dotyczący wczorajszego spotkania. Tam wczoraj błysnął Jurgen Klopp na konferencji. Co byście też powiedzieli na ten temat? No, Simeone jest jaki jest. Słuchaj, przepraszam, że ci przerwę. Pójdź sobie powtórkę porannego programu, bardzo dobrego. Występował w nim również Kowal, najlepsza liga świata. Tam było bardzo dużo mówione o Klopie i o Simeone i o ich słowach. Okay. Więc chyba nie ma sensu, żebyśmy to powtarzali, żeby Wojtek drugi raz dzisiaj mówił to samo. Simeone odpowiedział.
Barcelona ma Messiego, ja mam Oblaka. Taka inteligentna odpowiedź na zarzuty Klopa o słabą grę. No. Dziękuję bardzo za telefon. Krótkie ogłoszenia. Prośba do reżyserki, żeby zrobiła trochę porządku na naszym czacie, bo przejęły go jakieś miłe panie z ofertami seksualnymi wobec nas, a my nie jesteśmy tym zainteresowani w tym momencie, więc można to śmiało kasować. Druga rzecz, pojawiają się doniesienia ze świata sportu. Jest doniesienie, że Mikel Arteta jest zarażony koronawirusem oraz Arsenal to już potwierdził, natomiast jest jeszcze plotka z czatu, nie wiem, czy to już jest potwierdzone, że Paulo Dybala również jest zarażony koronawirusem, więc ta liczba zawodników wzrasta i trenerów wzrasta z każdym dniem. No, tyle. Czy mamy kolejnego słuchacza? No właśnie, cześć, tu Łukasz. Czy Szczęsny powinien przyjechać w takim razie na zgrupowanie? Nie. A jak z Bereszyńskim wtedy i z Linetem, to samo, czy kwarantanna? A na razie Juventus ma kwarantannę, no to mówimy to o piłkarzach Juventusu. Ale jeśli w ogóle, bo za 5 dni jest jakaś narada, myślę, UEFA ze wszystkimi federacjami, jeśli miałaby zapaść decyzja, że Euro będzie odwołane, a taka decyzja, znaczy odwołane, pewnie przesunięte o rok, gdyby taka decyzja zapadła, to chyba nie ma sensu rozgrywać tych meczów towarzyskich, które są przygotowaniem do Euro, no bo po co teraz przy pustych stadionach? No nawet tych chyba barażowych, tak? Bo tu mówisz towarzyskie, tak? Nie, mówię nasze towarzyskie mecze, po co to grać? Nie będzie, no wiesz, jak przesuną o rok, to nawet nie ma sensu narażać przy pustych trybunach granie tych meczów eliminacyjnych, bo to one się odbywają na terenie jednego z państw. Natomiast pytasz o polskich piłkarzy. Niedawno, zdaje się, dzisiaj chyba w Argentynie powiedzieli, że gdyby Messi przyleciał z Hiszpanii do Argentyny, musiałby się poddać dwutygodniowej kwarantannie. To samo usłyszał Vidal w Chile, więc wobec największych piłkarzy świata nikt się tu nie patyczkuje. No, zdrowie społeczne jest najważniejsze, więc to samo dotyczy polskich piłkarzy, którzy grają w tym gorącym regionie Włoch. Dobra, ale bo dzwoniłem trochę z innym pytaniem. Teraz się pojawił ten wątek Dybali i Mikela Artety, ale co z czwartym pucharowiczem, jeśli Puchar Polski nie zostanie do końca rozegrany? Oczywiście wiem, że tam tylko 5 meczów zostało, no ale jednak dać to miejsce czwartemu w lidze, jak liga nie dokończy rozgrywek, czy jak to rozwiązać? No, ale to bo tego nie ma w tym oświadczeniu. No tak, ale to wiesz, do czwartemu, no z jednego prostego powodu. Przecież jak Legia robi, to załóżmy, że Legia wygrywa mistrzostwo i puchar, no to kto gra w pucharach? Przecież nie finalista pucharu, tylko czwarta drużyna. No tak, ale nie wiadomo, czy Legia awansuje do tego pucharu w ogóle. Czy awansowałaby. No tak, no ale jeżeli przerwiemy, to się nie dowiemy. Ja rozumiem to, no ale... No Wojtka, opinia, że czwarte miejsce. Moja opinia jest identyczna. Dziękuję bardzo. Halo? Znowu powiem, że jestem niemiły, bo chcę następnego, a wiesz... Musimy... No tak, no siema. Za dużo mówię. Siema. Kowal, jeden szybki hejt. Dlaczego sprowadziłeś Janczyka na złą drogę i go tam zostawiłeś? Kogo? Janczyka? Tak jest. Jako idol Legii. Poszedł twoją ścieżką. Człowieku, ja bym jego tempa nie wytrzymał. Dobrze, że jesteś odkażony i się w swoim podeszłym wieku nie boisz koronawirusa. No nie, no wiesz, ja słuchaj, ja mam u siebie normalnie sklep dobrze zaopatrzony, jedzenia tam nie ma, ale to, co potrzebne do zatrzymania. Te szczepionki tam dalej sprzedają, podają spokojnie i można sobie ją kupić tam. Za kilkanaście złotych szczepionka i nic nie bierze. Radzę to spróbować. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Dzięki. Poprosimy kolejnego widza albo słuchacza. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, to pierwsza kobieta w historii tego programu. Bardzo mi miło. Dobry wieczór. Tylko tak naprawdę to sobie przekażę chłopaka. Ja chciałam tylko serdecznie pozdrowić panów i wszystkich innych słuchaczy. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Proszę. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Patryk ze Szczecina. Ja chciałem się spytać panowie was, bo wyłączyłem dopiero przed chwilą do programu. Nie wiem, czy było już takie pytanie, ale chciałem się spytać o tego koronawirusa. Jak to wszystko wyglądało z tymi ligami? Było. Mało tego, jak wrócisz sobie do tego programu, do nagrania, to na początku był godzinny program Mateusza Borka z ekspertami, w którym wszystkiego się dowiesz. Jakby nie każ nam powtarzać wszystkiego, co wtedy padło, jest tam bardzo dużo treści i koronawirus został rozłożony na czynniki pierwsze. Mateusz, zdaje się, już nawet opracował szczepionkę.
No dobrze, to dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo za telefon. Pozdrawiamy słuchającą nas parę. Dziękujemy bardzo. Zawsze jeszcze oglądaliśmy wspólnie mecz, więc nie boimy się. Dobrze. Dziękujemy, pozdrawiamy. Zapraszamy kolejnego widza. Halo? Halo, halo, słychać mnie? Tak, oczywiście. To tak, do Kowala nie będzie hejtu, bo mój świętej pamięci dziadek zawsze cię szanował i mówił, że jesteś szybkim piłkarzem i mu się zawsze podobałeś, więc Kowal szacunek. A stanął do ciebie taki hejt, że trochę jesteś trochę hipokrytą. Dlaczego? Ponieważ bardzo czasami. Akcję na Twitterze, że zostań w domu, ale piłkarzom Ekstraklasy każesz grać, bo sponsorzy, nie? Nie, nie każę im grać. Ja mówię piłkarzom Ekstraklasy, że żeby zostali w domu, tylko żeby nie brali pensji za czas, kiedy zostaną w domu. No tak, tylko że no tak, tak. Z jednej strony tak, ale trochę nie każdy może zostać w domu niestety. Ja też na przykład mam taką pracę, a nie inną i muszę to wykonywać. No właśnie, no oni mają taką, a nie inną. No i gdybyś ty rzucił swoją pracę i powiedział swojemu szefowi, że zostajesz w domu, to on by ci nie zapłacił. Chyba. Ja sam sobie jestem szefem. Sam jesteś szefem. No dobra, no w porządku. No to jakbyś nie poszedł do pracy, to byś sam sobie nie zapłacił, tak? No kredyty się nie zapłacą same niestety. No właśnie, no właśnie. A piłkarze no często mają podejście trochę inne, że wszystko tam spłynie w końcu z nieba. No mimo wszystko nie zgodzę się z tobą. Ja zwłaszcza jak propagujesz się akcję całą, nie zostań w domu, zostań w domu, nie? Ale niech zostają w domu, tylko niech nie biorą pieniędzy za okres, gdy zostają w domu, no. Naprawdę. No na pewno nie pełny kontrakt, to się z tobą zgodzę, nie? Bo tutaj też to się no, nie należy po prostu, tak? Są urlopy przecież czy coś. Dobra, poza tym cię lubię, jesteś w porządku, nie? Ale chodziło o to. No, w końcu dobra, poznałem kogoś, kto mnie lubi. Dzięki, pozdrawiam. 22 219 50 31. Czekamy na wasze telefony. Halo? No cześć Stanu. No siemanko. Michał z tej strony. Cześć Michał. Słuchajcie, chciałem zakończyć w końcu ten benefic i rozpocząć hate park, bo już nie mogę tego słuchać. Więc do ciebie nie mam za bardzo co się przejebać, ale tak... No to żeś zaczął z grubej rury ten hate park swój, naprawdę, no. No bo już ile można, no mówię, benefic to jest jakiś kółko od tych przyjaciół, a nie o to chyba chodzi. Dobra, dawaj. Więc do ciebie tylko jedna rzecz, jak przychodzi... Ty zawsze tam potrafisz swoje fajnie odpowiedzieć, ale przychodzi Zbigniew Bonik, no i jest taka trochę wtedy puchną jajka lekko. Jeszcze raz, jak? Że co? Też nie zrozumieliśmy, przepraszam, jeszcze raz jakbyś mógł. Tak, nie zrozumiałem także. Mówię, że jak przychodzi do studia Zbigniew Bonik, to zawsze wam, że tak powiem, miękną jajka. Nie, jakbyś, znaczy... teraz jakbym ci zadał takie zadanie domowe, jakbyś wziął programy Stan Futbolu, w których był Zbigniew Boniek i wynotował sobie na sucho pytania, jakie zostały mu zadane i spróbował po pierwsze zastanowić się, jakie ty byś zadał, a po drugie porównać z pytaniami w innych programach, to nie mam wrażenia, że wyszlibyśmy na tym źle. Słyszę często takie zarzuty, ale moim zdaniem one wynikają z tego, że ludzie mają jakąś teorię, a potem do tej teorii dopiero dopasowują fakty. Ja ze Zbigniewem Bońkiem oczywiście mam bardzo dobre relacje, ale z uwagi na to, że mam bardzo dobre relacje, potrafię też mu zadać niewygodne pytanie, on się z tego powodu w żaden sposób nie obrażał, to jest dorosły facet. Nie zgodzę się z tobą, po prostu znam tego rodzaju zarzuty, ale uważam je, sorry, za głupie. No spoko, no rozumiem, ale no rozumiem, ale nie rozumiem, że tak powiem, bo zawsze Zbigniew Bońek odpowiada na około i nigdy nie odpowie. Ale to wiesz, bo prezes, bo prezes Bońek bez względu na to, w jakim jest programie, on ma posiadanie, my to nazywamy posiadanie mikrofonu 90%, nie? Zostawia te 10%, zostawia 10% na zadanie pytań, ewentualnie na innych gości, którzy jeszcze są w danym studiu, tak? Ja to już przeżywałem wielokrotnie i w Stanie Futbolu, jeszcze jak byłem w Polsacie. Prezes Bońek jest tak do tego nauczony, tak to podłapał, że potrafi fajnie mówić, dużo mówić i wtedy nie daje innym dojść do głosu. A to jest jego taka sztuczka taktyczna i trzeba się do tego przyzwyczaić. Trzeba go w ogóle namówić, żeby dał się tu zhejtować, żeby przyszedł.
I wtedy usłyszę te pytania, jakich rzekomo my nie potrafimy zadać, ale jak wy zadzwonicie, to to dopiero będzie. Dziękuję bardzo za telefon. Dobra, to jeszcze jak chwilkę mogę. Tak, tak. Hejt na, że tak powiem, czat, znaczy na tych, co dzwonili bardziej, jeśli chodzi o koronawirus, no to po co te całe pierdolenie o tym wszystkim? A jeśli ten wirus zostanie do końca świata, bo my siedzimy w domach do końca świata, no bez przesady, nie popadajmy w paranoję. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy kolejnych widzów, słuchaczy tutaj do kontaktu z nami. Halo, halo? Halo? Jesteśmy? Hej, hej. Filip Częstochowy. Cześć, Filip. Pierwsza rzecz to taka, że chciałem zhejtować tego Głąba, który dzwonił przed chwilą, ponieważ pamiętam spięcie Mateusza Rokuszewskiego ze Zbigniewem Bońkiem w stanie futbolu, więc zupełnie się nie zgadzam z tym. Weszło jako jedyne, jakkolwiek rozmawia z prezesem ostro i to jest fajne. Moje pytanie jest następujące. Jeżeli euro w ogóle ma się odbyć, to czy nie logiczniejsze byłoby zorganizowanie go na przykład w jednym kraju niż latanie po całej Europie, zakażonej Europie? Też wydaje mi się, że ten pomysł, który od początku wyglądał na głupawy, teraz zaczął wyglądać na kretyński i popieprzanie po całej Europie samolocikami po to, żeby tu zagrać, tam zagrać, tu zagrać, też całe masy, żeby się przemieszczały, jest to po prostu tak niedorzeczne. To od początku było niedorzeczne, a teraz jest jeszcze niebezpieczne. Tak, no teraz jeszcze jakby, nie no, ta impreza w ogóle się nie może odbyć według mnie. No, przy tych wszystkich przelotach i to, by się tutaj, by sobie ten koronawirus sobie latał, w podróży byłby non-stop. Przez całe Mistrzostwa Europy. Latałby sobie z kraju. Największy wygrany mistrz. Największy wygrany, wszędzie za darmo. Na każdym stadionie byłby. Nie. No, jeszcze mam pytanie do Kowala. Jak tam idzie w menedżerze z Legią Warszawa? Słuchaj, nie mogę ci wszystkiego zdradzić. No. Dzisiaj nowy odcinek skoczył, tak? Skoczył. Ale mamy już nagranych. Co mam ci powiedzieć? Słuchaj, dobra, powiem, zdradzę ci jedno. Zostałem menadżerem miesiąca. O, brawo, Wojtek. Brawo, masz tu poleje ci z karabinem. A sam się zdziwiłem. Czekaj, ja mam dla ciebie nagrodę. Poczekaj. Ale nie zdradzę. Poprowadź chwilę to sam, ale nie ja mam dla ciebie nagrodę. Ale nie zdradzę dla menadżera miesiąca. Czekaj. No ale, no człowieku. Także... Dobra, dzięki wielkie, pozdrawiam i życzę powodzenia. No ale niedługo będą dalsze odcinki, spokojnie. Co to jest? Uwaga, Wojtuś, mam dla ciebie nagrodę do menadżera miesiąca. Firma Czokolizimo przysłała na adres kanału sportowego prezent dla nas. Uwaga. Zapraszamy, w ogóle zachęcamy wszystkich, żeby wysłano nam prezenty. Lubimy otrzymać prezenty. Złoto. Im więcej, tym lepiej. Złoty but. Złotego buta? Nie złoty, Wojtuś. No, czekoladowy. Czekoladowy but dla Wojtka, dla menadżera miesiąca. Brawo, gratuluję ci. Przyjmij to. Dzięki. Ale mam czekoladkę. Zobacz. Ej, wypadł. Halo. Aby się nie roztopił. I od razu zrobimy tutaj reklamkę tej firmie, że zrobiła... No nie zasłaniaj buta. Halo. Gdzie to? Halo, halo. To pokazać. Ale buty. Czekaj, to halo, pokażę. Halo. To jest ta firma, która nam zrobiła prezent. Wszystkie firmy mogą nam robić prezenty. Im więcej prezentów, tym lepiej. Wojtuś, możesz to nawet zjeść, jak chcesz. Halo? Jesteśmy. Halo. Siemanko, cześć. Słyszysz mnie? Słychać? Siema, stano. Wojtek z tej strony. Jest 500, chyba 20 włączy miałem do was. Wow. I tak. Gonią Czesia. Dalej jeszcze mnie zaraz tutaj wyciągnął, dam przypytki. Więc takie pierwsze pytanie hejterskie. Słuchajcie, nie oglądałem od początku, więc hejcik w stronę Stana pierwszy. Słuchaj, piszesz o tym, żebyśmy tutaj tak jakoś się bronili przed tym wirusem. Ja nie poruszę tego tematu, ale tak myślę, wyciągnę, jako, że ma być hejt. A lecisz bardzo grubo z tym weszło travel. Nie sądzisz, że powinieneś tam, wiesz, trochę wajchę w dół i też przystopować, czy... Ale nie lecę bardzo grubo. Tak naprawdę weszło travel zamarło. Mieliśmy wyjazd na mecz Liverpool-Atletico. Oczywiście, że mieliśmy ten wyjazd. Natomiast, wiesz, kto chciał zrezygnować, ten sobie zrezygnował. Natomiast jeśli ludzie zapłacili, kupili sobie bilet na samolot, kupili sobie bilet na mecz, no to co ja mam wtedy zrobić? Powiedzieć im, że odkupi od nich ten bilet na samolot i odkupi od nich bilet na mecz, żeby tylko nie lecieli? No chyba
Chyba nie. No jak sobie wyobrażasz to, że ja zabraniam ludziom, którzy wykupili usługę, zabraniam jej zrealizować? Jaki ja mam wpływ na to? Nie. To wybacz, sorry, to wtedy wybacz, ja myślałem, że to wy wszystko organizujecie. Nie wiem, jak wasze biuro działa, to wiesz, jak patrzę... Nie no, my nawet nie mamy już co organizować. Wszystkie mecze są, wiesz, pozawieszane, mecze bez publiczności. Ludzie kupili... My jesteśmy do tyłu olbrzymie pieniądze teraz, bo to wiesz, ludzie kupowaliśmy ludziom bilety na samolot, nie wiem, na mecz Barcelona-Napoli na przykład, czy jakieś hotele. To wszystko idzie do śmieci, tak? My ponosimy olbrzymie straty. Natomiast jeśli mecz jest z publicznością, jak Liverpool-Atletico, to czego ode mnie oczekuje? Że mam dzwonić do człowieka, mówić, wie pan co, kupił pan bilet na samolot, kupił pan bilet na mecz, ale ja bym panu chciał zaoferować na przykład 4000 zł, żeby pan tam nie leciał. No jak ja bym tak zadzwonił do 30 osób, to musiałbym im wypłacić 120 tysięcy złotych. No, sorry. Nie, dobra, sorry, to słuchaj, nie było pytania, bo myślałem, że wy to organizujecie od A do Z. Wiesz, nie wnikałem i tak mówię, wiesz, promujesz to, żebyśmy w domu wszyscy siedzieli itp. i spoko, to jest naprawdę okej. Okay. Ale wiesz, myślałem, że to organizujecie od A do Z, że kupujecie, wiesz, cały pakiet i nie wiecie, i naprawdę namawiasz cały czas gdzieś tych ludzi do bycia bezpiecznym, a potem wiesz, widzę jakieś zdjęcia w barze czy tam na trybunach, nie? Więc okej, okay, to taki nietrafiony hejcik, sorry. Spoko, próbujemy cały czas, nie zniechęcamy się, hejtujemy. Do skutku, zostało nam 17 minut. Czy ktoś jest jeszcze z nami? Na pewno ktoś jest, halo? Halo. Dobry wieczór. Halo, proszę się odezwać. Słychać kogoś. Tak, słychać. Proszę ściszyć ten odbiornik. On ma opóźnienie 30-sekundowe. Halo, słyszymy się? Halo, witam serdecznie panowie, Jakub z Poznania. Dlaczego nie śpisz, Jakub, po tej godzinie, powiedz? Halo. Dlaczego nie śpisz o tej godzinie? Bo was oglądam. A, to jest dobry argument. No to wyprzedziłeś moje pierwsze gratulacje. Lubię wasz program i bardzo szanuję i cenię sobie to, że niezależni dziennikarze są w Polsce. I hejty dla wszystkich, którzy was krytykują, że mają inne poglądy, to nie oglądajcie. Po to was oglądamy, że się z wami zgadzamy. Ale, ponieważ to hejt pak, dwie sprawy króciuteńkie. Pierwsza sprawa dotycząca tej wypowiedzi a propos prezesa Bońka, dwóch poprzednich rozmówców, którzy mówili, że niestety te mecze, pieniądze, wiemy wszyscy, piłka nożna to gigantyczne pieniądze, natomiast no, nie zgodzę się z tym, że skąd wezmę 6 milionów, 12 milionów. No Krzysiu, no ja mam trójkę dzieci, pracujemy wszyscy i też nas wszyscy w dupie mają. Jakby no mamy w Polsce prawo, można wziąć wiesz, jakieś tam wolne opiekę i niby płatną, natomiast no jest to zatrzymanie państwa, nie widzę powodu, żeby kluby i prezesi, którzy Mercedesami się wożą, mieli jakby tam mieć lepiej niż my i piłkarze, którzy, jak sam powiedziałeś, mają tysiące albo setki tysięcy na koncie. Mało ważne, druga sprawa, tu chciałem zhejtować troszeczkę. Nie zrozumiałem totalnie, jakby w którą stronę idziesz, czy popierasz prezesów, którzy chcą... Nie, właśnie nie, chodzi mi o to, że nie widzę powodu, żeby te rozgrywki miały być, wiesz, a nie jest dla mnie argumentem, że grywajmy mecze tylko po to, żeby ci biedni prezesi mieli za to zapłacić piłkarzom kontrakty, tak? No to dotyczy wszystkich, jakby wiem, że ludzie panikują, ale jakby jak wszyscy, to wszyscy, tak? O to mi bardziej chodziło. No, a dlaczego akurat natomiast oni mają bardziej... pokryć... No dobra, mów dalej, bo to już wszystko powiedzieliśmy w tym temacie. No jasne. Natomiast druga sprawa dotycząca, jestem z Poznania, więc no jakby, że inaczej. Chciałem troszeczkę w imieniu mojego Lecha, a i trochę też a propos Polsatu, którego już był wspominany. Mam taki trochę hejt dotyczący dziennikarzy ogólnie. Nie wiem, czy panowie, jak wasze zdanie, natomiast... No akademia. Temat poruszany mnóstwo razy w polskich mediach, w różnych programach. Natomiast no, mam wrażenie, że warszawscy dziennikarze mają ból dupy, żeby po prostu przyznać, że no, akademia numer jeden w Polsce to jednak Lech. To my promujemy największą ilość piłkarzy, co roku są dostarczani, nie pojedynczy. I jednak wszyscy powinni brać tutaj przykład z tego, a nie tylko Zagłębie i Warszawa. Chociaż jestem za tym, żeby też szanować Warszawę. Jak jesteście lepsi, to akurat należy do tych, którzy jednak przyznają rację. A do gabloty sobie co wsadzacie? Świadectwa z czerwonym paskiem tych chłopaków? Ich zdjęcia z Sampdorii Genua, czy coś innego? Nie. Wiesz co, chodzi o to, że jednak mimo wszystko, wiesz, w tej chwili Lech jest jedynym klubem w Polsce, w którym aż taka ilość młodzików jest wprowadzana co roku.
Z drugiej strony, a propos transferów, no wiesz, no chwalenie klubów, którzy wytransferują jeden, dwa transfery w przeciągu 3-4 lat, zrobią ok, wszyscy młodzi są potrzebni w Polsce, tylko że zawsze mam wrażenie, jak oglądam programy sportowe w telewizjach publicznych, mimo wszystko ten Lech jest mocno, mocno pomijany, gdzieś tam zawsze wspomniany, a jednak wydaje mi się, że jest to, jakby nie patrzeć, czołowa polska akademia, która jednak mimo wszystko największą ilość tych młodzików dostarcza cały czas i którzy mają jednak pierwsze skrzypce. To ja od razu ci odpowiem tak. Moim zdaniem o tym, że Lech ma dobrą akademię, mówi się tak dużo, że aż mnie mdli, jak słyszę znowu o tym, bo to jest tak zgrany temat, że już wszyscy o tym tyle powiedzieli i mam dokładnie odwrotne wrażenie. To znaczy o tym się po prostu nie da się obejrzeć dzisiaj programu w telewizji, w którym by nie powiedzieli, że Lech dobrze szkoli młodzież, bo wszyscy o tym tylko gadają, tylko że moim zdaniem piłka nożna mimo wszystko nie polega na szkoleniu młodzieży, tylko na tym, żeby raz do roku wykonać taki gest. Taki gest, jakby w Poznaniu wykonali raz do roku, to by było dobrze. Niestety wykonują gesty polegające na ścieraniu kurzu. Znaczy ja tylko ci powiem, że praca akademii w przypadku Lecha Poznań to widać na boisku i tutaj z Krzyśkiem się całkowicie zgadzam, że non stop się przecież mówi o tej młodzieży Lecha, która praktycznie już w tym roku, tak, gra świetnie w piłkę i występują praktycznie każdy inny zawodnik, który wchodzi i gra dobrze. Czyli tą akademię widać na boisku, na boiskach Ekstraklasa, a to wystarczy. Panowie, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i powodzenia. Gratuluję programu. Dziękujemy, żeby się wychowankowie nowi tam rodzili. Pozdrawiamy Poznań. Sorry za uszczypliwość, ale tak musimy się zajmować, żeby była temperatura odpowiednia, ale, żebyśmy nie usnęli, bo jest 23:48. Zapraszamy kolejnego słuchacza. Halo? Halo? Siemanko? No siema, siema. Kurde, poczekaj, muszę drzwi zamknąć, bo dziecko śpi z żoną. O, tak. Adam z Łodzi z tej strony. Siema. Ja mam takie pytanie do Kowala i mam hejt na Stana. Ale ten hejt na Stana jest taki, kurczę, powiedziałbym... Niepotrzebny, lekki, głupi? Lekki. Chodzi o to, że Kowala się chciałbym zapytać o to, czy za czasów piłkarskiej kariery się napierdalał z jakimś piłkarzem. Bo mnie to ciekawi i nurtuje zawsze. Z piłkarzem? Przeciwnej drużyny, czy z piłkarzem, czy wiesz, z kimś tak z życia piłki i tak dalej, wiesz o co chodzi. No jakimś tam, kurwa, wiesz, piłkarzem, zawodnikiem, kibicem, no chodzi mi o jakąś taką, kurczę, jakiś taki mini skandalik obyczajowy za czasów jego piłkarskiej kariery i świetności. Bo wiesz, jakbym brał, jak to się nazywa, zaliczał do swojej kariery Polonia za Warszawa, to na pewno i to nie raz. Aha, no, a możesz powiedzieć z kim, czy nie? Ale to wiesz, to Liga Okręgowa, to ja nie znam tych zawodników. Aha, spoko. No to, i juniorzy, no to wiesz, no, to biorę. Nie, no w poważnej piłce nie było czegoś takiego. Aha, no spoko. W ogóle mój koleżka z tobą pił piwo ostatnio, jak leciałeś do Barcelony na Okęciu. To było jakieś 3 tygodnie temu. Z Łodzi. No ponad 3, bo to był, mówisz o 18 stycznia. Barcelona grała z Granadą. No, a w ogóle jestem kibicem PSG i na Stana mam ten właśnie hejt, że nigdy wam nie wybaczę, kurwa, tego, co nam zrobiliście na Camp Nou. Jak można być kibicem PSG? Powiedz mi, masz w domu tapetę z dolarami, czy masz kołdrę z tym makwaczem z Knerusem? Jak można być kibicować Paris Saint-Germain? Ale to jest dobre, bo ma pretensje. No można, chłopie. Ja mam, kurwa, rodzinę we Francji, to jest u mnie głęboko zakorzenione, wiesz, w jakichś takich sferach, powiedziałbym, mentalnych, nie? Okay. Jeżdżę sobie, wiesz, na mecze, poczułem ten klimat i powiem ci więcej, bywam na jakichś meczach Premier League od czasu do czasu. Byłem na Bundeslidze, byłem na meczach w Polsce i paradoksalnie rzecz biorąc, przejeżdżę się kiedyś do Paryża na taki mecz i powiem ci, że nigdzie nie ma takiej atmosfery kibicowskiej, co zresztą można było ostatnio zauważyć też przed stadionem na Lidze Mistrzów, jak właśnie w Paryżu. Nie no, jest taka atmosfera, że Neymarowi płacą specjalne bonusy, żeby szedł dziękować za doping. Ale słuchaj, jak... Nie to chuj obchodzi, kto komu ile płaci, nie? To jakby doceniam oprawę, która jest... Nie denerwuj się, ten program na tym polega, żeby trochę było atrakcji. Ale słuchaj, atrakcji, jak masz jakieś pretensje... Bo dziecko obudzisz. Ale jak masz jakieś tam pretensje do Barcelony, co zrobiła Paryżowi, to weź tam, wybierz się i kopnij, bo tam Neymar narobił najwięcej na koniec, to weź go kopnij w dupę, daj mu zwrotną na Camp Nou. Ja ci coś powiem, żeby udowodnić moją jakby sympatię do Paryża, to powiem ci, że
Neymar akurat to jest tam, wiesz, ambiwalentny stosunek tam do niego. Dla mnie królem Paryża jest Edinson Cavani, to jest Bóg Paryża. Słuchaj, jak byłem mały, moja pierwsza koszulka zagraniczna to była koszulka Paris Saint-Germain. Miała Opel na przodzie i miała szóstkę i nazwisko Le Guen. Nie wiem dlaczego, ale tak sobie zażyczyłem w sklepie klubowym. Wtedy jeszcze PSG wzbudzało we mnie jakąś sympatię. Dzisiaj bardzo nieznaczną. Myślałeś może, że to, no to że tam Legia jest napisane. Nawet jeżeli nie wzbudza w tobie sympatii, to przynajmniej powinieneś mieć jakiś sentyment przynajmniej. No ale rozumiem, że nie ma. No więc. Słuchaj, dobra. No. Chciałem jeszcze pozdrowić moich dwóch koleżków, którzy oglądają was w UK, bo wiem, że was oglądają. W Anglii, Bartka i Karola. Dzięki, dzięki. Pozdrawiamy wszystkich. No zajebiście, dzięki. Trzymajcie się. Dzięki, trzymajcie się. Cześć. Ma być uszczypliwy, czy ma być grzeczny, jak uważasz? Powinniśmy wchodzić w interakcję tak na grubo, czy tak raczej... No jak komuś będzie przeszkadzało, to zrobi wyłączy i koniec. Będziemy tylko strzeli ten plum. To powinna być... Zrób to plum jeszcze raz. Plum. Wolna Amerykanka, nie? Ja sobie taki dzwonek zrobię, jak robisz plum. Czy mamy kolejnego skracza? Tak, cześć, Artur z Gliwic z tej strony. Cześć. Na początku chciałbym zhejtować Pawła Paczula za sapanie podczas Ligi Minus. Paczul, ogarnij się, nie sap tyle, bo tego się nie da słuchać. Powiem tak, drugi hejt to jest hejt w wasze środowisko dziennikarskie, które nagle jak Tomek Hajto zaczął opowiadać o korupcji w polskim sporcie, zaczął rzucać oskarżenia słuszne bądź niesłuszne. W stosunku co do niektórych osób, to się od niego wszyscy odwrócili. Wszyscy wiemy, że Tomek Hajto zabił kiedyś kobietę na pasach, przemycał fajki, czy też jest hazardzistą, ale to, że fryzjer nie mówił o wszystkich osobach, bo pewnie mu noszą kasę w zębach, to wszyscy wiemy i wy też o tym wiecie. A pytanie? Pytanie, właściwie nie mam pytania. Okej. Okay. Nie no, wiesz co, mi się wydaje, że Tomasz Hajto ma swoje medialne zalety, ma niesamowitą charyzmę, natomiast niekoniecznie jest wiarygodny, gdy zaczyna z siebie robić kogoś, jakiś taki drogowskaz po prostu życiowy. No to wydaje mi się, że to jest taki moment, że wiele osób mówi hola hola, niekoniecznie. Gdyby Jacek Magiera robił z siebie drogowskaz życiowy, szacunek, po prostu. Ale Jacek Magiera nie robi. Jakoś dziwnie. Dziękuję bardzo. Dzięki, cześć. Czy mamy kolejnego słuchacza? Mamy 5 minut do końca programu, to być może jest ostatni telefon. Halo? Halo, słuchamy. Witam, tu Michael Protein z Poznania. Siema. Ja bym chciał powiedzieć, że w ogóle to jest jakieś jebane nieporozumienie, co robią ci, którzy dzwonią do waszego programu, że to w ogóle chyba jest trochę na odwrót, że to ty stano ich hejtujesz, a oni w ogóle nie potrafią. Wreszcie nic zrozumieliście, dlaczego jest taka nazwa. No, w ogóle właśnie wymyśliłeś to genialnie. Ludzie dzwonią, a ty ich możesz w ogóle jeszcze na tym zarabiasz. Po prostu ten naród nie ogarnął, do czego ten program służy. Jak ktoś zadaje pytanie o mecz, to ty z automatu powinieneś w ogóle ich rozłączać i brać następną osobę. Bo w ogóle ten program to jest albo to powinniśmy mieć takie dwa przyciski czerwone i X-y na początku, nie? Jak w tym programie Mam Talent. Mam tak. Wciskasz, mam ty, tak, ja dokładnie. Wciskam ty, rozłączone połączenie. Ale to by było dobre. Ale wiesz, poczekaj, to jest dopiero drugi taki program. Dojdziemy do tego. Ludzi trzeba uczyć, zwróć uwagę. Teraz w telewizjach uczą starszych, młodszych, średnim wieku ludzi myć ręce. To i tak jest sukces. Jeszcze chciałbym tak do Kowala. W ogóle, bo ja tu jestem tego zdania, że jednak jak się czyta twoje tweety, czy coś, to jednak czuć alkohol. I tak samo było wtedy, kiedy gadałeś, że Celtic zgwałci Legię, a jednak trochę wyszło na odwrót, że to jednak może czasem zamiast klepać tą klawiaturę, to może tą klawiaturą jednak warto siebie klepnąć i dać sobie na wstrzymanie z tym pisaniem, bo to jednak trochę głupot za dużo idzie w internet od ciebie. Takie jest moje zdanie. I bardzo dobrze, że to jest twoje zdanie. Ja się z tym twoim zdaniem zgadzam, tylko słuchaj, ja nie piję, ja mówię ci, przecież mówiłem to wielokrotnie, biorę przykład z góry, ja się tylko po prostu nażarłem jabłek i popiłem wodą. Sfermentowało. A jeszcze w ogóle tak dostanę, bo w sumie
bym powiedział, że mam wrażenie, że trochę ten kanał sportowy był tak nakręcany hardkorowo, a póki co to trochę taka lipa, no szału nie ma, dupy nie urywa. Mogę cię tylko przeprosić. No tak, a najbardziej to mnie szokuje Tomek Smokowski, że w sumie odchodzi z Ligi Mistrzów, to jest taką no najwyższą klasą rozgrywki, bierze się za jakieś top 10 nieudanych transferów Barcelony. No, a ty byś chciał siedzieć w tym cateringu, gdzie tam gotują jakieś bebsztyki po bawarsku i przez 3 godziny opowiadają o tym, co akurat się jada w Monachium. Wiadomo, że to już jest lepszy barszczyk na YouTubie niż tam Kuchnia Mistrzów w Polsacie. Słuchaj, życie nie kończy się na telewizji, ludzie mają swoje własne marzenia, ambicje, czasami niektóre miejsca pracy nie są widocznie tak atrakcyjne, jak się ludziom z zewnątrz wydaje, ale myślę, że będzie taki tutaj hate part, w którym będziemy hejtować Tomka Smokowskiego. Czy jest w ogóle ktoś, kto będzie hejtował Tomka Smokowskiego? Nie. Nie będzie takiego hate parku, ale na pewno będzie jakiś program, w którym odpowie Tomek na wasze pytania. Mi się wydaje, żebyście zmienili po prostu koncepcję tego programu, że przychodzi gość, to ty stano go po prostu hejtujesz, bo tu chyba dzwonić nie ma kto do was. No to taki jest problem. No to dawaj ty nam do was. No. Powiedz, że mam za kola albo coś. No. No to. Nikt mi jeszcze nie powiedział, że mam za kola. Ja też mam za kola, to nie mogę o tym zapominać. Ale my ciebie nie widzimy. Mogłeś udawać, że jesteś wysokim blondynem. No. Dobra, bo to wszyscy inni później narzekają, że blokuje się linię. No trochę trzeba tej atmosfery podkręcić. To mi się podoba, Stano, że masz jaja i potrafisz na tym programie odpowiedzieć, pohejtować innych. Nie siedzisz cicho, przygaszony. Wiesz, jakbym ja siedział tu cicho, to wiesz, no prowadzący nie może siedzieć cicho. Dziękuję bardzo za telefon. I to był ostatni telefon dzisiejszego dnia, bo jest 23:59 i czas spać. Pamiętacie, jutro zostajemy w domach, ale mimo wszystko trzeba wstać rano i coś tam posprzątać chociaż. W domu przetrzeć kurze i odkazić się przed... Ręce umyć. I zasubować kanał, dać dzwoneczek, żeby was żadna nasza produkcja nie ominęła. Dziękuję bardzo za dzisiejszy program. Skejtowany Wojtek Kowalczyk, dowiedziałeś się, że jesteś brzydki? Czy wiedziałeś to już wcześniej? Wiedziałem, mam lustro w domu, wiesz? Idę opierdzielić tego buta. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Do zobaczenia za tydzień.